Będzie jej brakować. Każdy następny kanclerz będzie od Merkel słabszy. To cytat z wypowiedzi profesora Heinfrieda Münklera z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, który doskonale oddaje nastroje i stan panujący w Niemczech, ale także w wielu stolicach europejskich i światowych związany z odejściem kanclerz Angeli Merkel. Dobry wieczór. Nazywam się Paweł Marciak i jestem koordynatorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi i mam przyjemność poprowadzić dzisiaj pierwszą, inaugurującą debatę, trzeciej edycji Forum Geopolitycznego, która będzie dotyczyć sytuacji powyborczej w Niemczech. A moimi Państwa gośćmi są pani dr Anna Kwiatkowska, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, wcześniej także specjalistka w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a od 2005 roku w Ośrodku Studiów Wschodnich, założycielka i kierowniczka działu niemieckiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Moim także dzisiejszym gościem, moim Państwa gościem jest także pani dr Joanna Cieślewska-Klikowska, politolog i niemcoznawca, adiunkt w Katedrze Studiów Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, który to jest także partnerem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I moim Państwa gościem jest także pan Tomasz Krawczyk, były główny doradca premiera do spraw polityki europejskiej, analityk w zakresie polityki instytucjonalnej Unii Europejskiej, prawa europejskiego i konstytucyjnych aspektów integracji, również niemcoznawca. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo, że przyjęli Państwo zaproszenie do naszej dzisiejszej debaty, a teraz zwracam się do naszych widzów. Zachęcam Państwa do zadawania pytań poprzez Q&A do tych z Państwa, którzy są z nami na platformie Zoom. Natomiast do tych z Państwa, którzy są z nami na Facebooku, zachęcam, aby w komentarzach zamieszczać pytania do naszych panelistów. Będzie okazja, aby w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania te pytania zadać. Przypomnę także, że Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi to projekt realizowany przez Instytut Spraw Obywatelskich i współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Słowa wstępu mamy już za sobą, przechodzimy do debaty. Szanowni Państwo, zanim zaczniemy się zastanawiać o tym, co spotkało kanclerz Merkel, jakie było jej te 16 lat rządów, z czym musiała się mierzyć, to chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli na pytanie, co ukształtowało polityczną osobowość kanclerz Merkel, co wpłynęło na jej sukces, jakie znaczenie miało tutaj wychowanie, pochodzenie, płeć, ale także sam charakter pani kanclerz. I to pytanie jako pierwsze o odpowiedź poproszę panią dr Annę Kwiatkowską. Chyba zostało już wszystko powiedziane w tym temacie tak naprawdę, bo już rozstajemy się z panią Merkel od dobrych kilku miesięcy, przynajmniej w Polsce, bo Niemcy to już trochę dłużej, w momencie, w którym zrezygnowała z kandydowania w tych wyborach, a wcześniej jeszcze z kierowania CDU, zaczęły się powolne pożegnania, rozliczenia, więc rzeczywiście sama też raport na temat ery Merkel, napisany właśnie w Ośrodku Studiów Wschodnich, zaczęłam od tego, że jej kariera i ona sama jest jakąś taką aberracją czy fenomenem na scenie politycznej Niemiec, ponieważ na przełomie XX-XXI wieku było czymś niewyobrażalnym po prostu, żeby kobieta młoda, rozwódka ze wschodnich Niemiec, naukowiec, ale bez wykształcenia prawniczego, co bardzo ważne w politycznej kulturze Niemiec, powtórnie zamężna jeszcze, chyba nie powiedziałam, stanęła na czele chadeckiej partii, a potem na czele rządu. To było rzeczywiście wyjątkowe. I ponieważ już mam takie wrażenie, że mnóstwo zostało powiedziane o tym jej dzieciństwie, o wychowaniu w domu właśnie pastora, ojca, o wpływie matki, to zwróciłabym Państwa uwagę na dwie świeże rzeczy, takie dwa świeże jej wystąpienia, w których wyznała rzeczy, na które niektórzy, ja również, czekali 16 lat, znaczy dokładnie tyle, ile rządziła. Były takie grupy, które czekały, aż wreszcie powie, że. I otóż zdarzyło się tak w ostatnich tygodniach. To drugie wyznanie liczy sobie 3 dni dokładnie, a to przedostatnie kilka tygodni. Otóż przyznała w końcu, że owszem, jest feministką, i owszem, czuję się Ostdeutsche, czyli rzeczywiście pochodzącą ze wschodnich Niemiec. To się spotkało z dużym, powiedziałabym, nawet szokiem, że tak otwarcie zaczęłam o tych dwóch sprawach mówić. Ta feministka padła przy jakimś wywiadzie, przy jakiejś, no nie wiem, czy to był wywiad, czy małe seminarium, w każdym razie w gronie kobiet. Zaraz się usprawiedliwiła, że przekonała ją do tego
królowa Niderlandów Maksima i że ona rozumie to tak jak feminizm, tak jak królowa, że w zasadzie chodzi o to, żeby i kobiety, i mężczyźni mogli w równym stopniu brać udział w życiu społecznym. I jeśli ona to tak rozumie, cytuję Merkel, no to w takim rozumieniu wszyscy powinniśmy być feministami. To jest o tyle dla mnie ciekawe, że Merkel, jeżeli mówimy o jej drodze i kształtowaniu, bardzo długo, jak Państwo pewnie wiecie, była lekceważona przez swoich kolegów w partii, ale też potem nawet w rządzie, jak już stanęła na czele rządu. I to było bardzo takie ciekawe do obserwacji dla ekspertów czy dla politologów, ponieważ tam były takie dwa bardzo ciekawe aspekty. Po pierwsze, Merkel nigdy nie walczyła z tym lekceważeniem, tylko je wykorzystywała na zimno, usuwając na przykład konkurentów, no bo jak ktoś lekceważy przeciwnika, to łatwiej ponieść porażkę i kolejni jej konkurenci i przeciwnicy byli tego dobrym przykładem. A druga rzecz, która mnie fascynowała w tym jej lekceważeniu, to było to, że ci jej przeciwnicy byli niewyuczalni. Znaczy kilkakrotnie udowadniała im, jaką ma siłę, kim jest, co sobą reprezentuje. Oni nadal próbowali przez wiele lat, naprawdę nawet jak już objęła kanclerstwo. To wejdę pani doktor w słowo, bo można by powiedzieć, że kanclerz Merkel świetnie umiała wyczekać swoich konkurentów. Ona czekała, cytując chińskie przysłowie, na ciało swojego wroga. Tak, takiego sformułowania też użyłam w jakimś podcaście naszym w ośrodku. Właśnie siedziała sobie na brzegu i patrzyła, jak kolejni popełniają błędy i ich ciała właśnie spływają rzeką. Ta druga rzecz jest dla mnie jeszcze ciekawsza, to znaczy w przemówieniu z okazji zjednoczenia kilka dni temu, moim zdaniem wygłosiła jedno z najlepszych swoich przemówień. Naprawdę bardzo polecam, jeżeli ktoś jest niemieckojęzyczny, ale ono jest również na papierze, więc można je sobie przetłumaczyć. Naprawdę świetne przemówienie mówiące o tym, że ona tam różne rzeczy poruszała, ale podała dwa bardzo osobiste swoje przykłady ze swojego życia, które jak widać było, nawet jak to mówiła, całą mową ciała pokazywała, to bardzo ją poruszyły. To chodziło o jakieś opisy jej drogi, czy tego, co powiedziała. I w jednym przypadku było to użycie przez jakiegoś dziennikarza sformułowania, że jej biografia, to, że pochodzi ze wschodnich Niemiec i przeszła taką drogę, była balastem, obciążeniem dla niej. A drugie to było sformułowanie takie, że ona, mówiąc w 2015 roku po przyjęciu, po niepokojach związanych z przyjęciem migrantów, użyła sformułowania, no to ja już nie wiem, czy to są moje Niemcy, jeśli ja się muszę usprawiedliwiać, że wykonałam taki humanitarny gest. I ona wyjaśniła to swoje urażenie, czy obrażenie, czy no, niechęć do takich sformułowań tym, że po pierwsze ta biografia jej NRD-owska to żaden balast ani obciążenie, że ci ludzie, mówiła również o sobie, my, Ostdeutsche, to są ludzie, od których wy też się możecie, wy, wszyscy Niemcy, nie użyła wy, to by było polaryzujące, ona tego nie robiła, my wszyscy Niemcy możemy się bardzo dużo nauczyć, bo pokazaliśmy swoją sprawczość, bo chodziliśmy na demonstracje, bo udowodniliśmy, jak bardzo jesteśmy zdolni do reformowania, bo mieliśmy różne rozwiązania również w NRD, które można było przejąć, a nie tylko, prawda, inkorporować to państwo do drugiego. I ta druga sprawa z tym tłumaczeniem się, że jest się prawdziwym Niemcem i prawdziwym Europejczykiem, też podkreślała, że nie można tak rozdzielać tych Niemców, którzy są na wschodzie i tych, którzy są na zachodzie, bo się imputuje tym Ostdeutsche, że oni są jakimiś nieoryginalnymi Niemcami, nieprawdziwymi Europejczykami, tylko w jakiś sposób przyuczonymi. Takiego jakiegoś sformułowania użyła. Więc nie wiem, czemu nie operowała, nie grała tymi dwoma kartami, kobiecą i wschodnioeuropejską wcześniej, chociaż bardzo by to momentami jej pomogło, ale myślę, że właśnie chodziło o to, żeby nie polaryzować i nie wchodzić w takie wojny kulturowe, które ona właśnie te sprawy definiowała jako wejście w wojnę kulturową, żeby unikać
takiej polaryzacji i wchodzenia, za bardzo określania się w jakiś sposób, żeby być tym Niemcem, tym kanclerzem, który może być kanclerzem wszystkich Niemców. To tak na początek. Dziękuję bardzo. I to samo pytanie także w odniesieniu do cech charakteru, cech osobowościowych pani kanclerz, bo to też jest bardzo, bardzo ciekawe. Kieruję do pana Tomasza Krawczyka. No tu jeśli chodzi o biografię, to zapewne Ania już powiedziała wszystko i też wszystko napisała, to co najważniejsze w swoim ostatnim raporcie. Ja właśnie też chciałem zwrócić dokładnie uwagę na to samo przemówienie z okazji Dnia Święta Zjednoczenia z Niemiec. Po pierwsze, znaczy to było pierwsze tak emocjonalne i tak osobiste przemówienie Merkel, które jak kiedykolwiek przez te 16 lat widziałem. I ten moment właśnie, w którym ona, bo nie bardzo często oprócz tego, że właśnie zarzucano, że nie jest feministką, że nie jest ostojczy i że nie podkreśla tej części tej swojej tożsamości, także bardzo często, zwłaszcza podczas kryzysu strefy euro, zarzucano, że jest jakby właśnie przyuczoną Europejką, tak? Znaczy, że ona nie czuje tej Europy. I to jest o tyle i to wiele osób i te także politycy chętni Merkel, jak chociażby Jean-Claude Juncker mówił, że ona musiała się jakby trochę tej Europy nauczyć, tak? I że ona miała jednak wysoce pragmatyczny stosunek do tego, tylko że ona ma do wszystkiego wysoce pragmatyczny stosunek. Przy czym ja dodam, że bardzo długo widziałem tylko ten przekaz, który wszyscy mamy, czyli wystąpienia, tak? Ale jak potem osobiście podczas kilku spotkań zobaczyłem, w jaki sposób Merkel, to jest bardzo nierówne. Oczywiście niektórzy biografowie podkreślali, że w kontaktach osobistych potrafi być absolutnie ujmująca, dowcipna. Tak, rzeczywiście opowiada genialne dowcipy. Ale myślę, że mogę się w zasadzie tylko z tym zgodzić, co Ania powiedziała, że unikała, znaczy, że jak gdyby uśredniała tą swoją tożsamość polityczną, czy tak ją wymywała z ostrych cech i kantów, aby być jak najszerzej akceptowalna dla jak największej ilości wyborców. Tak? Bo Merkel jednak była... Myślę, że jeśli możemy wskazać jakąś jedną cechę zestawu światopoglądowego Merkel, to utrzymanie świata w ryzach. I jeszcze jedną rzecz bym dodał. Utrzymanie świata w ryzach, znaczy, bo ja naprawdę mam takie wrażenie, że ona rano wstawała, patrzyła na mapy świata i się zastanawiała, gdzie tu kolejny kryzys będzie do rozwiązania, tak? I to rzeczywiście, to jest jedna rzecz. Druga to próba utrzymania Niemiec co najmniej na tym poziomie wpływu i dobrobytu, na którym jest, tak? I to jest, znaczy, na tym bym zamknął światopogląd Angeli Merkel. I całkiem skutecznie to realizowała. Jak rozumiem, teraz będzie, jak sama podkreślała kilka razy, będzie wolną osobą, tak? I to słowo wolna, myślę, że będzie się też w tym objawiało, że dowiemy się, pewnie tych wykładów nie będzie dużo, bo nie spodziewam się, że Merkel odczuwa jakąś taką ambicjonalną potrzebę dzielenia się nieustannie światem swoimi pomysłami, ale myślę, że będzie parę takich wykładów, które nas jeszcze zaskoczą, w których zobaczymy, co Merkel tak naprawdę uważa na różne tematy. Być może poznamy nawet coś z kuchni politycznej w trakcie tych 16-letnich, bardzo długich i tym samym także ciekawych rzeczy. Tego bym się nie spodziewał. Tego bym się absolutnie bym się nie spodziewał. To nie jest, to nie, ona absolutnie nie jest typem, przepraszam, plotkarza czy plotkary polityczne. No to akurat prawda, rzeczywiście należy do osób bardziej wstrzemięźliwych, która od
wypowiedzi takich szerszych, wolała oświadczenia prasowe, aniżeli jakieś wielkie konferencje prasowe. Przechodzimy teraz do pani dr Jany Cieślewskiej. Zostajemy jeszcze w tym pytaniu o tym, co zdecydowało o tym sukcesie kanclerz Merkel. No właściwie tutaj i pan Tomasz, i pani Anna opowiedzieli wszystko. Rzeczywiście ta przeszłość i pochodzenie, to wszystko na pewno niesamowicie ją kształtowało, ale napisano już wiele słów na ten temat, świetnych biografii zarówno w języku polskim, jak i w niemieckim. Właściwie półki księgarni uginają się, nawet w Polsce właśnie ostatnio przecież mieliśmy kolejną wersję profesora Stępina, jej biografii, także wiele można na ten temat przeczytać o tej jej przeszłości, o której w sumie ona aż tak często przecież nie opowiada, tak? Jest jednak dosyć taka skryta, tematy prywatne właściwie rzadko kiedy gdzieś tam wypływają na światło dzienne, stara się trzymać swoje życie prywatne właśnie jakby w murach swojego domu. I myślę, że to na pewno jest zasługa właśnie tego protestanckiego wychowania, tego, że ona jest tą córką pastora, jakby swoje sprawy trzymamy w domu, a tutaj po prostu ona wykonuje swoją pracę i stara się być jak najbardziej profesjonalistką i myślę, że właśnie my to doceniamy, ten profesjonalizm, to zawodowe podejście do tych kryzysów międzynarodowych, ale też kryzysów wewnątrzniemieckich, do różnego rodzaju problemów, ale też wyzwań i szans, które na przestrzeni tych jej czterech kadencji się przecież właściwie co rusz pojawiały. Pani doktor Kwiatkowska opowiadała właśnie o tym feminizmie, o tym wschodnio-niemieckim pochodzeniu i ona faktycznie jakby czerpała z tych dwóch elementów, ale nigdy nie tworzyła czy nie wykorzystywała ich jako takich kart przetargowych i myślę, że to była jej ogromna siła. Z tego względu, co pani doktor Kwiatkowska już tu powiedziała, że jakby często jej przeciwnicy polityczni, czy nawet partnerzy w polityce, nawet z własnej partii, właśnie jej nie doceniali ze względu na to, że jest kobietą, właśnie ze względu na to, że pochodzi ze wschodu i co ona w sumie może wiedzieć na temat polityki, czy krajowej, czy w ogóle międzynarodowej, tak? Także przecież w 2005 roku, kiedy ona dochodziła do władzy, też w sytuacji takiej w sumie no niejednoznacznej, prawda, bo te wyniki wyborów nie były takie, że konkretnie ona czy Chadecja zwyciężyła i ona na 100% będzie kanclerzem. Wiadomo, że tam były te tarcia i bardzo długie dyskusje na ten temat. I myślę, że Schröder tak samo jej w tym względzie nie doceniał, właśnie sądząc, że to będzie taki jakby eksperyment, który powiedzmy zadziała na kilka miesięcy i ten fenomen Merkel gdzieś tam opadnie, tak? Ta jej popularność. A w tym czasie pozostali jakby ułożą swoje sprawy, załatwią te problemy, które się pojawiły i wrócą do tego politycznego mainstreamu. Więc myślę, że ona wykorzystywała jakby to swoje pochodzenie, ale w takim dobrym znaczeniu tego słowa, tak? Czyli nie grała jakiejś roli powiedzmy czy paprotki, po prostu realizowała swój scenariusz polityczny, który przed sobą postawiła. Nie w żaden sposób jakby nie podkreślała tego swojego wschodniego pochodzenia, ale jednocześnie to dawało jej bardzo duże doświadczenie w rozwiązywaniu pewnych problemów, w prowadzeniu rozmowy, w dialogu zarówno ze wschodem i zachodem, z różnymi partnerami w polityce krajowej, jak i zagranicznej. Więc myślę, że to było jej na pewno ogromną siłą. No i oczywiście powodowało też, że ona stała się takim politykiem, który był godny zaufania, tak? Który przez lata budował właśnie tą swoją markę takimi drobnymi krokami, w sumie niezauważalny, można powiedzieć, przez tych ogromnych graczy, którzy często brylowali w mediach, a dzięki temu właśnie mogła budować swoją pozycję. Myślę, że to jest jej ogromna siła. Jeśli można, chciałbym jedną rzecz dodać. Jest chyba jeden polityk niemiecki, który nauczył się tego, o czym mówiła Ania, w jaki sposób, znaczy, że należy Merkel traktować poważnie. To jest Wolfgang Schäuble, który także nie traktował ją poważnie na samym początku, kiedy została sekretarzem generalnym partii i przekonał się na własnej skórze, tak, tym słynnym artykułem w FAC, że przepraszam, FAS, nawet nie w FAC, tylko w FAS, gdzie ona tak, obaliła Schäuble, obaliła honorowego przewodniczącego Helmuta Kohla i sama tak naprawdę sięgnęła po władzę w CDU. I Schäuble
zobaczyć, znaczy, że należy ją nie tylko traktować poważnie, ale że można także sobie ułożyć te stosunki, bo to nie było tak oczywiste, że Schäuble wróci tak naprawdę po tym po utracie władzy w partii, że wróci do poważnej polityki i to Merkel tak naprawdę dała, przywróciła go do tej pierwszej linii niemieckiej polityki, najpierw czyniąc go ministrem spraw wewnętrznych, a potem ministrem finansów i taki minister finansów w trakcie kryzysu, po kryzysie finansowym, w trakcie kryzysu strefy euro. I co więcej, jest tak to jedno słynne wydarzenie, posiedzenie strefy euro, na którym Schäuble domagał się czasowego, co najmniej czasowego zawieszenia członkostwa Grecji w strefie euro i po rozmowie z Merkel, gdzie Merkel ostatecznie podjęła decyzję, że Niemcy jednak nie będą się tego domagać, on się wycofał i zaakceptował tę decyzję i co więcej nigdy ją nie krytykował, czyli mówiąc, że miał inne zdanie, ale że odpowiedzialność i ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje kanclerz i że on absolutnie to akceptuje. Świadczyło o tym, że nie ma posług i szacunek wśród swojego politycznego grona, bo Mädchen, czyli ta dziewczynka, jak to zwykle na nią mówić Helmut Kohl, pokazała, że ma pazury, bo ja tu pozwolę sobie dodać, też poproszę Państwa o odniesienie się do tego. My przyzwyczailiśmy się do kanclerz Merkel jako kanclerz kryzysu, ale jednocześnie świetnie radzącej sobie na tej światowej arenie, ale przecież te pierwsze lata rządów, ten jej pierwszy rząd, to wszyscy uważali, że to będzie kanclerz przejściowy, tymczasowy, nie tylko wśród samych Niemców, ale także w samej partii. Troszeczkę pani doktor Anna Kwiatkowska ma o tym wspomniała. No tak, to była taka forma przejściowa. Wszyscy liczyli na to, wszyscy koledzy, zwłaszcza z takich, było takie stowarzyszenie, powiedzmy, Unpact to się nazywało, gdzie panowie wspierali się nawzajem od młodzieżówki chadeckiej, której wiadomo, że Merkel nie mogła być, bo w ogóle nie była w tym kraju. Wtedy, kiedy oni byli w młodzieżówce i oni sobie tak wymyślili, że to jeżeli już rzeczywiście doszło do władzy w Chadecji, no to jest to związane z tą aferą czarnych kas czy nielegalnego finansowania partii, że to jest absolutnie przejściowa sprawa. To mówiłam o tej niewyuczalności i nawet jeżeli jak została już kanclerzem, to też sądzono, że Anusz, zresztą Schröder miał takie pomysły, ja ustąpię i nie będę zabiegał o kanclerstwo pod warunkiem, że albo inny Chadek, a nie Merkel zostanie kanclerzem, albo może w ogóle podzielimy kadencję na dwuletnie takie działki, prawda? Niech już będzie Merkel przez 2 lata, a ja przez następne 2. W ogóle nie miał żadnego prawa żądać czegoś takiego, bo Chadecy wygrali po prostu te wybory, a kanclerza stawia, powiem tak kolokwialnie, ten, kto wygrał i kto jest w stanie utworzyć koalicję rządową i ona była w stanie utworzyć koalicję rządową. Żeby nie powstał taki jakiś dziwny obraz Merkel, ona miała bardzo zaufanych współpracowników wśród mężczyzn, to nie tylko Schäuble potem już, ale też przecież Thomas de Maizière czy Peter Altmaier, jej się świetnie współpracowało z mężczyznami, tylko no, takimi, którzy po prostu szanowali ją. Tak samo zresztą ma bliski krąg współpracowniczek kobiet, tak? Obie panie Ewa Christiansen i Beate Baumann bodajże, to są jej najbliższe współpracowniczki. One mają jakieś może nie bardzo imponujące nazwy swoich stanowisk, natomiast one tak naprawdę bardzo często ukuwały strategię również w kryzysach nie tylko wewnętrznych, ale międzynarodowych. Także no, bardzo, bardzo szeroki krąg ludzi, z którymi ona współpracowała na zasadzie, kto jest merytorycznie mocny, tego biorę i lojalny. Tego biorę do obozu. I to się bardzo długo sprawdzało. Takim cenzusem wydaje mi się, przepraszam, gdzie w końcu zrozumieli i w partii, i w polityce, znaczy, że Merkel należy traktować poważnie, dla mnie jest ogłoszenie przez Friedricha Merza, że odchodzi z Bundestagu, tak? Znaczy, że nie będzie, i to ogłasza w połowie kadencji, czy nie będzie ponownie kandydował, nie będzie się ubiegał mandat w wyborach w 2009 i mam nadzieję, że właśnie między innymi do panów z Antenpack i innych dotarło, znaczy, że ta Merkel to nie jest ten przejściowe zjawisko pogodowe, tak?
Tak, plus dodałabym jeszcze jednak niesamowite wrażenie, jakie zrobiły jej pierwsze wizyty zagraniczne. Znaczy to, że ona pojechała w te wszystkie miejsca, w których Schröder albo no, troszkę nadwyrężył, na przykład mówię o Stanach Zjednoczonych, stosunki czy do Paryża, czy do Rosji, znaczy to, jak ją tam przyjmowano, jak ona asertywnie występowała z jakimś broniąc czy artykułując niemieckie interesy, ale jednak zupełnie inaczej niż agresywny mimo wszystko Schröder, niesamowitą jej dodało siłę na arenie takiej wewnętrznej, w polityce wewnętrznej. Wtedy było wiadomo, że to nie jest, że no jej się tak łatwo nie da usunąć po prostu. Znaczy niewątpliwie ten fakt, że ona była właśnie tym jakby takim przeciwnikiem Schrödera w sensie politycznym, że była zupełnie innym politykiem, o innym charakterze, w tym 2005 roku też był jej niewątpliwą siłą, tak? Bo ona w sumie w przestrzeni międzynarodowej była politykiem raczej mało znanym. I w związku z tym ten efekt jej świeżości po tych 7 latach Schrödera, wcześniej przecież tak samo kilkunastu latach Kohla, dodawał jej bardzo dużo, można powiedzieć, takich plusów, tak? Dawał ten efekt świeżości, dawał jej możliwość tego, żeby na nowo zacząć kształtować jakby rolę Niemiec. Ona została w pewnym momencie już, znaczy jakby w pewnym stopniu ukształtowana przez Schrödera, przecież on prowadził bardzo taką intensywną politykę międzynarodową, zresztą dużo się działo w tamtym czasie, w szczególności po 2001 roku, przepraszam, po atakach terrorystycznych i trochę zmieniły się te konstelacje jakby polityczne tych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, także z Federacją Rosyjską i ona jakby musiała wejść trochę w jego buty, ale jednocześnie no, przedstawić swój własny program i myślę, że ten 2005 rok dla niej taki znamienny, zupełnie nowa karta dla niej jako polityczki, nie tylko formatu krajowego, ale międzynarodowego, był bardzo ciekawy, no na pewno też jakby sytuacja międzynarodowa temu sprzyjała. Mieliśmy w Europie, prawda, kryzys związany z przyjęciem traktatu konstytucyjnego, no i to, że ona jakby weszła w taki duet z Sarkozym, zaproponowali nowe rozwiązania w tej sprawie, na pewno przysporzyły jej też dosyć dużej popularności, przynajmniej w Unii Europejskiej, ale także myślę zaufania wśród przywódców krajów unijnych i szerzej. Do tego, co pani doktor Ciesielska właśnie mówiła, że ona przede wszystkim tu robiła za normalnego i rozsądnego człowieka w tym duecie Merkel z Sarkozy, bo mając w pamięci to, co świetnej pamięci prezydent Kaczyński albo też Marek Cichocki opowiadali o negocjacjach dotyczących traktatu lizbońskiego, to myślę, że Merkel wówczas przekonała bardzo wielu europejskich polityków tym, że zachowywała się, mówiąc bardzo oględnie, zachowywała się rozsądnie. I wtedy chyba jakoś tak po raz pierwszy też jej talenty negocjacyjne i to, że on jest w stanie po prostu czekać, aż się ktoś wygada i wynegocjuje i taki, że ona będzie czekała i że ona jest w stanie po prostu przesiedzieć te 24 godziny przy stole negocjacyjnym. Wówczas jeszcze nie było widać tego zmęczenia. Później, już sam pamiętam, czasami było widać to zmęczenie, ale rzeczywiście jest w stanie przeczekać i wynegocjować rzeczy, które myślę, że nie były do wyobrażenia jeszcze na samym początku szczytu. Jest taka anegdota, pozwolę sobie przytoczyć, związana z kanclerz Merkel podczas negocjacji w formacie normandzkim, kiedy mówiła, że widziała, że zmieniają się pory dnia w zależności od tego, co było do stołu polewane, czy marmolada, czy pieczek. I wtedy wiedziała, czy jest to śniadanie, czy jest to kolacja właśnie, więc była w stanie przetrwać długie, trwające kilkanaście godzin negocjacji. I płynnie w naszej rozmowie przeszliśmy do faktu, że kanclerz Merkel to kanclerz kryzysów. Już pierwszy z kryzysów padł, czyli ten związany już mało przez nas pamiętany, czyli 2005 rok i decyzja w referendum w Holandii i we Francji o nieprzyjęciu nowej konstytucji dla Unii Europejskiej. Potem rozwiązanie tego kryzysu to też zbudowało pozycję polityczną dla Merkel, a kolejne kryzysy, no to można by wymieniać jednym tchem. Kryzys finansowy, kryzys strefy euro, migracyjny, to jest oczywiście także Brexit, kryzys klimatyczny.
I tutaj pozwolę sobie włożyć trochę kij w mrowisko, jestem bardzo ciekawy Państwa o opinii. Czy rzeczywiście kanclerz Merkel rozwiązywała kryzysy, czy tylko doraźnie łatała dziurę? Może jako pierwsze poproszę panią doktor Cieślarską. No to jest takie ciekawe pytanie, prawda? Dlatego, że polityka to jest generalnie proces. Nie możemy powiedzieć, że polityka gdzieś się zaczyna i ona się gdzieś kończy. Tak samo kryzys też nie możemy powiedzieć, że on jakby, w szczególności te, które nas teraz dotyczą, kryzys powiedzmy klimatyczny, kryzys strefy euro, który no, teoretycznie powiedzmy jest zażegnany, ale w praktyce wiemy, że nie wszystko funkcjonuje tak, jak powinno i nadal dyskutowane są prace na temat tego, jak usprawnić strefę euro. Dyskutujemy na temat kryzysu migracyjnego, który zaczyna też w pewnym stopniu jakby to wyzwanie, nie chciałabym powiedzieć problem, ale to wyzwanie w pewnym stopniu także zaczyna nas w Polsce tutaj dotyczyć. Więc generalnie nie powiedziałabym, że ona rozwiązywała te kryzysy i przechodziła dalej i że one są skończone i że to są etapy jakby zamknięte, bo jakby ta polityka w tej kwestii jak najbardziej cały czas trwa. Natomiast niewątpliwie Merkel jako ta polityczka bardzo pragmatyczna, jako polityczka, która no, czerpała z tego swojego, powiedzmy, naukowego backgroundu, jeśli tak mogę powiedzieć, starała się jednak mimo wszystko stosować takie myślenie, powiedziałabym, indukcyjne, od szczegółu do ogółu. Generalnie realizować politykę małych kroków, a nie wielkie rewolucyjne idee. Jakkolwiek oczywiście chociażby odejście od atomu po katastrofie w Fukushimie, no było wielką, można powiedzieć, woltą, którą ona zastosowała, tym bardziej, że jeszcze kilka tygodni wcześniej przedłużała moratorium na obowiązywanie energii jądrowej, na produkcję energii jądrowej w RFN. A zatem była tutaj pewna ewolucja, ale pan pyta o to, czy ona rozwiązywała te kryzysy. Wydaje mi się, że w pewnym stopniu starała się jak najbardziej szukać kompromisowych rozwiązań. W polityce idealne, optymalne rozwiązania nie istnieją. Zawsze ktoś jest stratny, tak? I ona myślę, że zdawała sobie z tego doskonale sprawę. Natomiast będąc taką polityką do bólu pragmatyczną, jak tutaj pan Tomasz Krawczyk mówił, chciała jednak mimo wszystko poszukiwać tego konsensusu, tego kompromisu, który w pewnym stopniu jakoś zadowalałby wszystkich, tak? Jakkolwiek, czy udało się te kryzysy rozwiązać, no to jest temat, który pewnie jeszcze będziemy eksplorować przez następne kilka czy kilkanaście lat, bo teraz nie jesteśmy w stanie jakby ostatecznie, prawda, tego zdiagnozować. Zresztą przypomina mi się taka słynna anegdota właśnie rozmowy pomiędzy chińskim i amerykańskim przywódcą, jak ocenia on właśnie wpływ rewolucji francuskiej na to, co dzieje się aktualnie w Europie, to znaczy w latach 60. i oczywiście Chińczycy w tym momencie pomyśleli, chińska delegacja pomyślała oczywiście o rewolucji francuskiej z końca XVIII wieku, a nie z 1968, tak? Bo nie sądziła, że może tak być szybko pytana o to, co się dzieje aktualnie w Europie. No więc trudno nam w chwili obecnej zdiagnozować, tak? Czy kryzys migracyjny jest zakończony? No na pewno nie. Ale niewątpliwie Niemcy i osobiście kanclerz Merkel zostały, można powiedzieć, obciążone tą odpowiedzialnością za to, żeby w jakiś sposób te kryzysy rozwiązywać. Pytanie jest o to, może bardziej, czy Niemcy tego same chciały, czy po prostu zostało im to w pewnym stopniu narzucone, tak? Jeszcze kilka lat temu był taki znany jakby problem, taka kwestia, która się pojawiła, tak, że Niemcy są właśnie tym hegemonem wbrew własnej woli. O tym pisał Christian Hacke, taki słynny niemiecki politolog jeszcze pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia, ale później to wróciło powiedzmy w 2010, 2011, później w 2015 roku. Czy Niemcy faktycznie są takim hegemonem europejskim, który chce narzucać swoje rozwiązania, bo uważa je za lepsze, czy też po prostu nikt inny nie chce albo nie może pomóc im w rozwiązywaniu tych kryzysów? Więc myślę, że Merkel starała się przedstawiać jakieś kompromisowe rozwiązania. Na pewno czekała, żeby usłyszeć, może nie wszystkie, ale wiele różnych stron.
na pewno bardzo długo zbierała się z przedstawianiem kompromisowych rozwiązań, dlatego czasami mówimy, że ona jakby przespała te decyzje albo za długo je podejmowała, tak przeciągała te kryzysy w nieskończoność, że może powinna zastosować bardziej rewolucyjne rozwiązania, ale ona miała inne do tego podejście. No i przede wszystkim właśnie no jakby ostatecznie wszyscy patrzyli na Niemcy, na Berlin, na urząd kanclerski, jaka decyzja zostanie podjęta tam, a nie jaka zostanie wypracowana w innych stolicach europejskich albo nawet w samej Brukseli. To samo pytanie kieruję do pani doktor Anny Kwiatkowskiej. Tutaj też istotna uwaga, może jakby pani doktor mogła przybliżyć naszym widzom, że te decyzje zagraniczne nie podejmowane są tylko w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale właśnie w Urzędzie Kanclerskim. Jaki jest cały schemat podejmowania też tej decyzji w polityce zagranicznej Niemiec? Tak, to znaczy na pewno Merkel nie była ani wielkim strategiem, ani wizjonerką, to wiemy. Natomiast takie podejście, czy można było coś lepiej, to jest takie ahistoryczne. Znaczy nie wiemy, no jest tyle czynników zmiennych, że nie wiemy, czy można... Chyba mamy chwilowe problemy z połączeniem z panią doktor. To poproszę, żeby pan Tomasz Krawczyk i do pani doktor. Czy możliwe, że te decyzje, które one były takie o charakterze unilateralnym, powiedzmy, dzień dobry, słyszą mnie państwo? Już teraz słyszą pana, państwo? Panią słyszymy, tak. To przepraszam, to coś w pracy jestem i może coś tu zachwiane. Nie wiem, gdzie państwo, gdzie urwało mnie. Proszę kontynuować wypowiedź. Proszę kontynuować. Znaczy, no, że nie była strategiem i wizjonerką, to chyba się udało przekazać. Tak, natomiast, że ahistorycznym myśleniem jest to, że no, można było lepiej, nie wiemy tego i że wszystkie decyzje, które ona podejmowała, które mają charakter unilateralny albo takie, które ona określała jako alternative loss, tak, czy bezalternatywne, to uważam, że no... W zasadzie można powiedzieć, że niektóre z nich były wręcz szkodliwe. Trzeba też, i to zaraz rozwinę, ale trzeba też pamiętać, że to jest kanclerz Niemiec. Także ona, jak popatrzymy na to w średnim i krótkim okresie, bo w dłuższym już nie, ale w średnim i krótkim okresie wykonała swoje zadanie. To znaczy Niemcy wychodziły z tych kryzysów wzmocnione. I jej się to udawało. W średnim i krótkim okresie ona odnosiła sukces, jeśli chodzi o Niemcy. Natomiast to, co miałam na myśli, mówiąc, że te unilateralne, no, patrząc na przykład na kryzys energetyczny, powiedzmy tak, to nagłe wyjście z energetyki jądrowej, po prostu sąsiadom na przykład zaszkodziło. Ja nie mówię, że już w ogóle nie zostało obliczone i przemyślane dobrze wewnątrz kraju, ale również na zewnątrz. My mieliśmy przepływy karuzelowe, nie wiem, czy państwo pamiętają, zalało nasz rynek energią, bo musiała być przetaczana z północy na południe Niemiec. No, generalnie były to szkodliwe rzeczy, nieskonsultowane, źle to wyszło. Tak samo z kryzysem migracyjnym. No jednak trzeba było się skonsultować z okolicznymi, prawda, państwami, że się chce podjąć taką decyzję. Ja ją rozumiem, że ona miała problem ze skontaktowaniem się z członkami własnego rządu w ogóle, żeby cokolwiek ustalić, bo takie są ustalenia na przykład Robina Aleksandra. No ale jednak być może nie chodziło tylko o Austrię, czy Orbana, ale może trzeba było też z pozostałymi państwami Europy Środkowej się skonsultować, może nie byłoby takich turbulencji potem, czyli te takie, no a alternative loss, no to już Tomek wspomniał, czy kryzys grecki, znaczy głównie, to źle nazwałam, to niepoprawnie politycznie, kryzys euro, strefy euro, to naprawdę były takie decyzje, które przedstawiane były jako alternative loss, tak samo zresztą jak z migracyjnym, a nie były alternative loss. No i przepychanie jednak decyzji, które, bo to przechodzę do tego drugiego pana pytania, decyzji, które zostały podjęte w zaciszu różnych gabinetów, czasem kanclerzamtu, czasem w Radzie Europejskiej, generalnie mało transparentne, mało demokratyczne. Z jednej strony ją rozumiem, bo jej główną zasadą działania był oprócz pragmatyzmu skuteczność. Gdybyśmy tutaj zaczęli się konsultować i demokratyczne procesy wprowadzać, no to pewnie by się jeszcze to bardziej przedłużyło, ale z drugiej strony no jest to nieuprawnione działanie, czy było nieuprawnione działanie.
I tu przechodzę do szczegółów tej drugiej odpowiedzi. No, jak się ktoś mnie pyta, jaka będzie teraz polityka zagraniczna nowego rządu, to mówię, że dopóki nie zobaczę umowy koalicyjnej, gdzie naprawdę bardzo ważny dokument w niemieckiej kulturze politycznej, gdzie są naprawdę bardzo szczegółowe artykuły, zapisy dotyczące konkretnych rzeczy. Dopóki nie zobaczę składu oczywiście rządu i dopóki nie zobaczę personaliów, kto gdzie, co obsadzi, kto będzie kanclerzem, kto będzie ministrem spraw zagranicznych, to mniej, bo od Lizbony to już nie jest taka ważna funkcja. Kto będzie ministrem polityki rozwojowej, do spraw polityki rozwojowej, kto obsadzi dwa najważniejsze departamenty do polityki zagranicznej i europejskiej w kancleramcie, znaczy w urzędzie kanclerskim, jakie to będą nazwiska, jaki jest background tych ludzi, skąd oni się wzięli, jakie mają zaufanie i linie z kanclerzem, jak bardzo są wtopieni też w ten nurt MSZ-owski, czy tam będą konflikty, czy to będzie współpraca, to dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć, jak będzie wyglądała ta polityka. Wcale nie tak bardzo, co zieloni, liberałowie lub SPD, bo powiedzmy, że rozmawiamy na razie o koalicji sygnalizacji świetlnej, mają w programach, tylko bardziej to, o czym powiedziałam, to będzie miało bardziej kluczowe znaczenie. Cześć, pani doktor odpowiedziała na pytanie jednego z naszych widzów, które pyta, jaką politykę możemy spodziewać się ze strony nowego koalicyjnego rządu Olafa Scholza. Czekamy na więcej danych, można byłoby tak to na ten moment ująć. Tak, no retorycznie możemy powiedzieć już na pewno, że retorycznie to może być trochę ostrzejsza polityka na przykład wobec Chin czy Rosji, ale zobaczymy. Bardzo proszę, pan Tomasz Krawczyk, zostajemy przy tym pytaniu. W jednym z tekstów dotyczących stref euro użyłem kiedyś słowa, że Merkel prowadzi politykę Aufsichtfahren. Tak? Jest tak po niemiecku takie bardzo ładne sformułowanie Aufsichtfahren, czyli jechać tak daleko, jak się widzi. Tak? Znaczy, i też taką dostosowaną do tego prędkością. Tak? I Merkel rzeczywiście to podczas rozwiązywania szczególnie kryzysu strefy euro, znaczy, i miałem zawsze wrażenie, znaczy, że polityka europejska Niemiec toczy się od jednego do drugiego spotkania strefy euro, znaczy, i że wszystko, co i w ten sposób też konstruowano, w sensie rozwiązanie instytucjonalne trochę, które po prostu dostosowywano i mam wrażenie, że poza Corsepiusem, czyli doradcą Merkel do spraw polityki europejskiej i Schäuble, i Merkel chyba nikt nie widział, czy układa się z tego jakiś duży obraz i nie układał się. Tak? Znaczy, jeśli popatrzymy na te różne rozwiązania instytucjonalne, które zostały w kryzysie wprowadzone, znaczy z tego nie układa się jakiś jeden spójny obraz i na pewno Unia Europejska czy strefa euro, która powstała z tych rozwiązań, nie jest lepiej zarządzaną i sprawnie zarządzaną politycznie instytucją niż była przed. Pani doktor Ciesielska mówiła o hegemonii i o tym, tak, o tym słynnym artykule Christiana Hacke. I ja miałem często wrażenie, że Niemcy proponowali niemieckie rozwiązania, dlatego że to były jedyne rozwiązania, które oni naprawdę rozumieli. Problem polega na tym, że Niemcy są w różnych rozmowach, dyskusjach, negocjacjach niezwykle odporni na wiedzę i na rzeczywistość. I to naprawdę to jest coś zupełnie niebywałego i oni naprawdę po prostu jak różaniec po prostu powtarzali te jakieś swoje różne rozwiązania, które próbowali tam dosztukować do rzeczywistości, ale że oni naprawdę tylko rozumieli własne doświadczenia, dlaczego na przykład traktat konstytucyjny był tak, a nie inaczej napisany, dlatego że to są wprost rozwiązania wynikające z niemieckiej dogmatyki konstytucyjnej, bo
no bo to tak działa, tak? Więc jak czasami mówiłem różnym politykom, w jaki sposób dotrzeć do Niemców, to zawsze mówiłem, że znajdźcie jakieś niemieckie rozwiązanie, które będzie odpowiadało naszym potrzebom, czy naszym interesom, naszym pomysłom i poprzez to niemieckie rozwiązanie spróbujcie ich do tego namówić, bo inaczej to się nie uda. Tak? I właśnie często właśnie to, że pojawiały się niemieckie rozwiązania w tej polityce europejskiej, po prostu wynikało właśnie, owszem, z ich ciężaru gatunkowego, tak? Ale też właśnie z ich odporności na wiedzę i rzeczywistość. Bardzo dziękuję. To przepraszam, to ja się nie zgodzę w jednym punkcie tylko, to znaczy to nie jest odporność na wiedzę, bo tego tak bym nie nazwała, bo to takie troszkę może za mocne, natomiast zgadzam się z tym, tylko nazwałabym to inaczej. Znaczy to jest najgłębsze przekonanie o tym, że to rozwiązanie, które oni proponują, jest najlepsze ze wszystkich. I tu jest rzeczywiście odporność. To znaczy oni przyjmują nawet, rozumieją te inne propozycje, natomiast to przekonanie, że ich rozwiązanie jest najlepsze, bo i tutaj szereg argumentów jest tak głębokie, że rzeczywiście odporność jest bardzo duża i też negocjacje polegają na tym, że bardzo często jest tak, że partnerzy niemieccy uważają, że się skonsultowali, a konsultacje polegają na tym, że oni przedstawiają swoją propozycję, tę uważaną za najlepszą, wysłuchują innej i na tym się kończą konsultacje. I wracamy do ich pomysłu. Oczywiście, oczywiście. Więc to jest nie zawsze, żebyśmy nie generalizowali, ale bardzo często ma to taki, potrafi mieć to taki przebieg. Jürgen Habermas kilka lat temu pisał właśnie o tej nieskrywanej chęci przywództwa Niemiec, właśnie krytykując jakby tą perspektywę niemiecką, tak? Tej właśnie narzucania jakby tej perspektywy niemieckiej. Czyli z jednej strony właśnie Niemcy zachowujący się w taki sposób mocno narzucający swoje rozwiązania. Z drugiej strony, no jednak to ja nie wiem, czy to określić jako takie poczucie, że inni po prostu zrezygnowali, czy naprawdę autentycznie nie chcieli, nie mogli brać udział jako równy z równym w tym dialogu i kształtowania powiedzmy tej polityki europejskiej, rozwiązywania kryzysów w Europie na przestrzeni ostatnich kilku czy kilkunastu lat. To ja, tu z kolei ja muszę się odnieść, znaczy co jest, znam ten artykuł, ale to jest o tyle zabawne, że szczególnie rzeczy, które Habermas pisał na przykład na temat traktatu konstytucyjnego, są po prostu, no jakby nawet nie z rdzenia, ale z rdzenia samego rdzenia niemieckiego doświadczenia filozoficznego, doświadczenia tej niemieckiej wspólnoty politycznej i zupełnie zapoznaje na przykład doświadczenie całego regionu Europy Środkowej. Znaczy co więcej, z tych artykułów Habermasa bije taki cywilizatorski po prostu stosunek do tego regionu, więc znaczy ta uwaga Habermasa, pamiętam, mnie niezwykle rozbawiła, więc nawet ci, którzy mówią, że Niemcy powinni uwzględniać i wysłuchiwać, nawet oni są nie są wolni od tego cywilizatorskiego trochę stosunku do pozostałych Europejczyków. Wyższości moralnej. No właśnie, wyższości moralnej pani doktor Anna Kwiatkowska przywołała. To dobry moment, bo chciałem nawiązać do migracji, do roku 2015 i decyzji Angeli Merkel o przyjmowaniu uchodźców. I czy w jakiś sposób ta decyzja, pozbawiona konsultacji wewnętrznych, zewnętrznych, nie doprowadziła do politycznego klinczu, w którym się kanclerz Merkel znalazła, czy same Niemcy konkretnie mówiąc, bo przecież znalazły się w politycznym, jak i takim humanitarnym potrzasku, nie otrzymując pomocy od sąsiadów. I czy tutaj skutki tej decyzji nie doprowadziły do jakiegoś początku politycznej erozji władzy kanclerz Merkel? Czy tak w ogóle możemy mówić? I bardzo proszę, może pan Tomasz Krawczyk, zmienimy kolejność. Czy to był początek końca? Pewnie tak. Pewnie, znaczy, gdyby ten
jeśli, ja nie pamiętam, ale tu pewnie Ania może mnie poprawić, chyba jakoś pierwsze wybory mamy do Landtagu w 2016, tak, i wówczas widać, że znaczy pojawia się problem, tak, z wchłanianiem, czy właśnie gdzie ona jest, zawsze jak Merkel była zmuszona się komunikować ze wspólnotą polityczną, to robiła to u Anne Will, tak? Znaczy zawsze było wiadomo, znaczy jeśli Merkel idzie do Anne Will, to znaczy, że coś się dzieje źle. I pamiętam, że jest chyba jakaś jesień 2015, kiedy ona tam idzie i mówi, wir schaffen das, tak? Czy nie dam ci już, przepraszam, tłumaczy się z tego, wir schaffen das. I ewidentnie widać, że tym razem, jak podczas kryzysu strefy euro, ona była w stanie ten tankowiec niemieckiej wspólnoty politycznej jakoś naprowadzić zawsze na ten właśnie, czy właśnie tłumacząc, że właśnie te decyzje są alternatywne i że tak musimy po prostu przekierować na ten swój kurs, to tym razem jej się to nie udaje. Tak? I to też było widać podczas, że tego posłuchu, że ten posłuch zaczyna gdzieś tam, jest erozja tego posłuchu i jej pozycji. Ostatecznie zobaczyliśmy, oczywiście już w trakcie pandemii, ona nie jest już przewodniczącą CDU, wiadomo, że odchodzi, ale widać, że już nie jest w stanie tak sprawczo i tak sprawnie rozwiązywać kryzys. Bardzo proszę, teraz pani doktor Anna Kwiatkowska, bardzo proszę. No więc ja dzisiaj słuchałam takiej dosyć ciekawej opinii, gdzie ktoś porównał, nie wiem, czy chciałby być cytowany, więc nie będę cytować z nazwiska, ale niemiecki politolog, który porównał właśnie agendę 2010 Schrödera i Merkel 2015 rok. Te dwa wydarzenia, powiedzmy, czy zjawiska, które spowodowały z jednej strony erozję totalną SPD i upadek Schrödera, a z drugiej strony, prawda, erozję i upadek CDU, i erozję siły tej partii, ale też upadek Merkel. I ja się nie do końca zgadzam z tym, bo jednak Merkel przegrał swoje wybory w 2005 roku. I przez długie lata, w zasadzie do tej pory, SPD się nie podniosła z tego, bo to, że wygrali teraz wybory małą różnicą procentową, to jest zasługa Scholza i sprawnej kampanii postawienia tylko na niego, a nie dlatego, że SPD się odrodziła nagle, bo nadal mają tam 20 parę punktów procentowych poparcia, 20 parę procent poparcia. A ona jednak w 2017 roku, stając niechętnie, podobno, a propos plotek, wiadomo to na przykład z biografii Obamy, stając jednak na czele Hadecji, ponownie wygrała te wybory i jeszcze przez 4 lata rządziła. Zgodzę się, to ta część, z którą się nie zgadzam. Ta część, z którą się zgadzam, że to jednak, oczywiście alternatywa dla Niemiec dostała nowego powietrza, bo już kryzys euro wykorzystała i potem spadały jej notowania. Powstała ta partia na prawo od Hadecji, co miało się nigdy nie stać i jest podobno wielkim zagrożeniem. No, patrząc na obecny stan AfD i to, co głoszą, to rzeczywiście nie jest to partia, z którą chciałoby się wchodzić w koalicję. Jest też partią na przykład antypolską bardzo, to chciałbym podkreślić, jakby ktoś myślał, że tak nie jest. Więc tutaj to był z jednej strony błąd jakby Merkel, ale z drugiej strony to ja ten błąd w kryzysie migracyjnym widzę dużo wcześniej, bo to nie chodziło o to otwarcie. Ona zdaje się, tak jak cytowano przez pana Münkler na samym początku, wygrała
terytorium za czas, tak? Znaczy udostępniła z terytorium Niemiec po to, żeby nie zdestabilizować sytuacji w reszcie Europy, wiadomo, szlak bałkański i tak dalej, i liczyła na to, że narzuci jakieś rozwiązanie europejskie, co pozwoli rozdzielić na kwoty, prawda, tych migrantów. Münchler zresztą bardzo popierał to rozwiązanie i wykłócał się bardzo z czołowymi filozofami niemieckimi wówczas w 16 roku, że to ona miała rację, a nie oni, mówiąc, że jak ktoś nie broni swoich granic, to spada do rangi, do poziomu jakiegoś afrykańskiego państwa, koniec cytatu. I albo też, że żadna kultura nie ma obowiązku popełniać samobójstwa w imię jakichś wyższych moralnych czy humanitarnych racji. To na przykład Sloterdijk tak się wykłócał z Münchlerem. Także to ten błąd pierwotny to było zaniechanie Merkel i Niemiec i nie rozwiązanie czy nie podjęcie próby rozwiązania kryzysu migracyjnego wtedy, kiedy on się zaczynał, w 2010, 2011, 2012, gdzie ona po prostu nie odpowiadała w ogóle na bardzo, żeby nie powiedzieć błagania, bardzo pilne prośby ze strony Włoch czy Grecji na to, żeby zareagować jako Unia na to, co się dzieje. Mówiła, że tam trzy regulacje obowiązują, Niemcy to nie dotyczy, uchodźcy mają składać papiery, powiedzmy, kolokwialnie w pierwszym kraju, do którego dotrą w Unii Europejskiej. No tam oczywiście jakieś finansowe może wsparcie, ale generalnie nas to nie dotyczy. I dopiero jak stanęli u jej bram czy u granic niemieckich, to zaczęło się szybkie rozwiązywanie kryzysu. No to trwało trochę i było bardzo dużym szokiem dla niemieckiej opinii publicznej, bo najpierw ta fala Willkommenskultur, tak, witamy, to też w kontekście tego, że wcześniej były ataki na domy, gdzie mieszkali uchodźcy, też trzeba było pokazać taką ładniejszą twarz Niemiec. Poza tym, no w ogóle, Merkel naprawdę bała się destabilizacji w Europie, na Bałkanach. Potem był szok sylwestrowej nocy w Kolonii, zakłamanie prasy, zarzuty do prasy niemieckiej, że ubarwia, że kłamie, że idzie tylko przekazem rządowym, że nie wypytuje na przykład ludzi w gminach zaangażowanych, wolontariuszy. No cały ten ciąg, prawda? To pewnie wszyscy pamiętamy. Ale w końcu państwo niemieckie, trzeba przyznać, zdało ten egzamin, w sensie ten stres test i nic się nie zawaliło. Owszem, AfD powstała i się umocniła, ale jednak ci uchodźcy zostali wyprowadzeni w końcu z tych szkolnych sal gimnastycznych, umieszczeni tam, gdzie trzeba i około 300 tysięcy ludzi znalazło już zatrudnienie, co prawda. Mówi się o pracy, ja bym mówiła o zatrudnieniu, bo to czasem nie jest prawdziwa praca, no ale jednak są na kursach integracyjnych, mają zatrudnienie i a biznes niemiecki mówi, że chętnie przyjmie rocznie nawet 200, były takie sumy 400 tysięcy, ale to akurat nie wierzę, ale myślę, że na 200 tysięcy rok do pracy wykwalifikowanych chętnie, co podkreśla na przykład liberalna FDP, to jest popyt. Bardzo proszę, to samo pytanie pani Joanna Ciesielska, bardzo proszę. Dziękuję. No faktycznie ten kryzys migracyjny z 2015 roku to była taka cezura, powiedzmy, w czasie jej kanclerstwa, ale w sumie to można powiedzieć, że ona takich cezur miała kilka i one właściwie za każdym razem następowały, że tak powiem, w takich pięcioletnich odstępach, tak? Biorąc pod uwagę w ogóle jej wejście do polityki na przełomie lat 80. i 90., później właśnie coraz większe zaangażowanie w budowę CDU, dalej przejęcie władzy w tej partii w 2000 roku, później ten 2005 rok, który już omawialiśmy tutaj, czyli jej przejęcie władzy jako szefa rządu, ale także nadawanie ton jakby sprawom europejskim, później ten 2008-2010 rok z kryzysem finansowym i kryzysem strefy euro, no i właśnie 2015 rok jako kryzys migracyjny, tak, czyli ta kolejna, powiedzmy, pięciolatka, ten kolejny etap pięciu lat tutaj się pojawia. Mnie na przykład fascynuje w ogóle ta jej wypowiedź właśnie z Drezna z sierpnia 2015 roku, to jest słynne Wir schaffen das,
bo ja tak sobie, szczerze mówiąc, nie jestem w stanie wyobrazić, że polityk jej formatu z tak dużym doświadczeniem w polityce wewnętrznej i międzynarodowej już w tym momencie, tak, latem 2015 roku, wypowiada takie zdanie, jakby nie zdając sobie sprawy z konsekwencji tego, co się dzieje, tak, czy tego, co się wydarzy. Ja wiem oczywiście, że było mówione o tym, że ona zapobiegała wybuchowi wielkiego kryzysu humanitarnego, ale w sumie myślę, że zdawała sobie sprawę z tego, że być może w ten sposób rozwiąże jakiś węzeł w taki bardzo, bardzo rewolucyjny sposób, tak, gordyjski i jakby sprowadzi właśnie tych ludzi do Niemiec, którzy byli potrzebni ewidentnie niemieckiej gospodarce. Nie twierdzę, że traktowała ich po prostu jako właśnie siłę roboczą, bo jednak traktowała ich jak ludzi, ale to było zaskakujące właśnie z jej strony, że ona to wypowiedziała, że damy sobie radę bez konsultacji z przywódcami innych państw, także bez konsultacji jakby wewnątrz niemieckich. I myślę, że miała na to jakiś swój konkretny plan, że jednak to nie było powiedziane tylko w emocjach i w ramach potrzeby chwili, ale było to związane z jakąś jej jednak kalkulacją. Trudno mi tutaj powiedzieć, czy tak jak tutaj my rozmawialiśmy na początku, czy jakieś pamiętniki, powiedzmy, powstaną po tym, jak odejdzie ona z urzędu, ale myślę, że jakby rzucenie przez nią światła trochę na tą decyzję z 2015 roku byłoby na pewno bardzo interesujące i pozwoliłoby nam odpowiedzieć na kilka ważnych pytań. A więc konkludując pana pytanie, faktycznie 2015 rok to była cezura w jej kanclerstwie. Na pewno problem narastał na przestrzeni lat. Tak jak pani doktor Kwiatkowska mówiła, to nie był ten kryzys tylko powiedzmy z lata 2015, ale problem wzrastał na przestrzeni wcześniejszych lat i politycy europejscy często podnosili go, domagając się powiedzmy jakichś wspólnych rozwiązań dla tej kwestii, ale Niemcy zajęte były troszeczkę innymi sprawami, między innymi związywaniem chociażby kryzysu w strefie euro, więc na to czasu możliwości pewnie nie starczyło. No a teraz kolejna pięciolatka minęła, prawda, i mamy 2020-2021 rok, pandemia, w której się znajdujemy i to także jest taka w sumie no, cezura jej kanclerstwa, oczywiście nie tylko w skali krajowej, ale w ogóle międzynarodowej nas ten kryzys dotyczy, ale dla niej także bardzo ważny etap, jeśli chodzi o jej życie polityczne. Tak, pandemia wydaje się, że to jeden z ostatnich testów kanclerz Merkel, który przed nią. Ale teraz bym przeszedł do kwestii zewnętrznych, czyli kwestii integracji europejskiej. Mówiliśmy tutaj właśnie o wspomnianym kryzysie, o kryzysie migracyjnym. Mówimy o tym bardzo często, że kanclerz Merkel zapewniła jedność Unii Europejskiej, jedność struktur europejskich. A z drugiej strony, czy takie faktyczne decyzje, jak ta dotycząca kryzysu migracyjnego, czy może kwestia, która wynika bezpośrednio z umowy koalicyjnej CDU-CSU, SPD, o tym, jak ważne są umowy koalicyjne, pani doktor Anna Kwiatkowska wspomniała, gdzie mamy zakaz finansowego i państwowego i unijnego wsparcia dla energetyki jądrowej, co w jakiś sposób stoi w sprzeczności z wieloma państwami Unii Europejskiej, które energetykę jądrową chcą rozwijać. Oczywiście nie wspominając już tutaj kwestii Nord Stream 2, która wydaje się oczywista. Czy te faktyczne decyzje tak naprawdę nie są elementem podziału Unii Europejskiej? Może zacznijmy od pana Tomasza Krawczyka, bardzo proszę. Powtórzę to, co już pani doktor Kwiatkowska mówiła na samym na początku. Pamiętajmy, że Angela Merkel była i jest kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec. Ona przede wszystkim ma realizować niemieckie interesy, niemiecką politykę, tak? I bardzo często jest oczekiwanie od Merkel, znaczy, że ona rzeczywiście stoi na czele Europy, tak? Jakiś taki, ma jakąś wymagnowaną pozycję i stoi na czele i tym po prostu, tym wielkim przedszkolem po prostu europejskim zarządza, tak? I ma każdemu dać po trochu i dać po trochu realizować swój interes. I rzeczywiście tak było, bo ona tak bardzo często było tak, że po trochu dała każdemu trochę, nikt nie był zadowolony. Co więcej, ona uważa, że definicją dobrego kompromisu jest to, że nikt nie jest zadowolony. I ona powiedziała to kilkakrotnie publicznie, tak? Znaczy, że uważa, że kompromis jest wtedy dobry, kiedy nikt nie jest zadowolony.
Ale ona przede wszystkim jednak realizowała niemieckie interesy. Co więcej, ja pamiętam, że po stronie polskiej bardzo często trzeba było obniżać w różnych jakichś moich rozmowach, obniżać emocje, tak? Bo ktoś oczekiwał, znaczy, że ona nawet już nie w kontekście takim europejskim, ale w kontekście bilateralnym, znaczy, że ona coś zrobi, że ona coś da. Tak jakby to ona miała za nas proponować, za nas wymyślać i za nas po prostu realizować pewne rzeczy. I owszem, Merkel udało się i robiła to dość skutecznie. I myślę, że to jest rzecz, która zostanie po Merkel, i jeśli chodzi o politykę europejską, utrzymać jedność europejską w sensie takim, że nikt nie wypadł, tak, z tego przedszkola europejskiego. I że w sensie takim spójności Unii Europejskiej, to, że nie zgodziła się na nawet czasowe wyjście Grecji ze strefy euro było jeszcze kilka takich momentów, w którym rzeczywiście ta spójność była zagrożona, ale nie udało jej się zatrzymać Wielkiej Brytanii. I tu znowu sam w to padał, tak? Nie udało jej się, tak? To oczekiwanie, że to ona powinna była. Jeśli chodzi o kwestię europejską, to tak jak wcześniej mówiłem, czy to było takie naprawdę zarządzanie po prostu od rady do rady, tak? Ona pomysły na wielkie, znaczy wielkie projekty europejskie zarzuciła po doświadczeniach z traktatem konstytucyjnym i traktatem lizbońskim. I to, że ta to, że ona się tak chętnie zgodziła na tą konferencję o przyszłość Europy, która się odbywa, znaczy już poza, że tak powiem, znaczy to dla niej już nie ma żadnego znaczenia. Znaczy ona na ten teatr i cyrk naprawdę będzie mogła spojrzeć z dużym uśmiechem i przekąsem, ale to, że to się, znaczy, że zgodziła się, żeby to było właśnie w takim, a nie innym momencie, to świadczy też o tym, znaczy, że ona uważa, że takie duże projekty, znaczy, że nikt zdrowy na umyśle i ciele nie będzie sobie tego fundował. Bardzo proszę, pani doktor Anna Kwiatkowska, komentarz. Znaczy, no na pewno jakbyśmy wzięli punkt referencyjny i wzięli sobie za taki punkt prezydenta Francji, no to jakiegokolwiek, no to oczywiście, to oczywiście Merkel trzyma jedność Unii i nie pozwala jej się rozpaść i koniec, kropka. Znaczy każdy, kto będzie teraz zacieśniał współpracę z niemieckiego rządu za bardzo czy bardzo z Francją, integrując Unię wokół strefy euro, to też pomysły francuski i robiąc jakieś takie koła czy kręgi dalszej integracji, bo do tego by to zmierzało, będzie działał wbrew jakby jedności Unii. Z drugiej strony oczywiście Merkel robiła to we własnym interesie, to znaczy w interesie niemieckim. No, Niemcy są tym państwem handlowym, tak, mistrzem w eksporcie. Większość z tego nadal jest absorbowana przez rynki Unii Europejskiej i w związku z tym po prostu wyrzucenie z Grecji na przykład wtedy, załamanie euro, bo trzeba by było ją wyrzucić z Unii Europejskiej, bo nie ma takiego prawnego sposobu to trzeba by było bardzo kombinować. Można ją było wykluczyć z Unii Europejskiej, a nie ze strefy euro, chyba że mówimy o jakimś zawieszeniu, tak? Znaczy, no, wywołałoby to lawinę, która pociągnęłaby za sobą bardzo duże straty banków francuskich i niemieckich, straty finansowe, mielibyśmy powrót do jakiegoś apokaliptycznego kryzysu finansowego, dużo jeszcze większego niż ten w 2008 roku. Wszystko to szkodzi niemieckiemu eksportowi. Więc utrzymanie jedności Unii Europejskiej nie tylko jako jednolitego rynku, ale w ogóle
jakieś zarządzanie tym było w interesie niemieckim i jak mówię, w krótkim i średnim okresie się to udało. Co będzie dalej, to zobaczymy, bo te stwierdzenia, że zgoda na ten na wspólne długi czy na ten ogromny fundusz Next Generations w połączeniu z nowym budżetem, że to jest jakiś hamiltonowski moment, że to będzie jakaś wielka integracja, z punktu widzenia Niemiec nie wydają mi się na razie przesądzone, ponieważ na pewno chadecy, liberałowie myślę, że też, a na pewno Olaf Scholz, przynajmniej jak był jeszcze ministrem, czy nadal jest ministrem finansów, widzi to jako raczej jednorazowe przedsięwzięcie i nie chciałby tego, nie chcieliby ci wszyscy aktorzy wymienieni przeze mnie przekształcać tego w jakąś taką unię fiskalną czy unię długów. Zaznaczam, że to było do momentu, w którym Olaf Scholz był ministrem finansów. Jak Olaf Scholz będzie ministrem, będzie kanclerzem i będzie miał ze sobą bardzo lewicujący 49-osobową młodzieżówki, która weszła właśnie teraz do Bundestagu i bardzo silny klub, też młody i bardzo za integracją zielonych, to może jeszcze się wszystko zmienić. Na razie takie było podejście, że to niekoniecznie jest jakiś wielki moment, że to jest jednorazowa sytuacja wywołana nieprawdopodobną, jednorazową, wyjątkową sytuacją, jaką był COVID i pandemia na świecie. Właśnie, czyli kanclerz Merkel dopiero dała się przekonać, kiedy okoliczności międzynarodowe się zmieniły, czyli COVID, pandemia COVID-19. Bardzo proszę pani doktor Jana Cisielska-Klikowska o komentarz. No tak, no niewątpliwie pandemia tutaj zmieniła jakby optykę, zmieniła sposób postrzegania, ale nadal Unia Europejska pozostaje takim fundamentem dla polityki niemieckiej. To jest jakby rama, w oparciu o którą można działać w ogóle, więc jakieś działania hamujące, powiedzmy, pracę Unii Europejskiej raczej są dla nas nie do wyobrażenia, przynajmniej w najbliższej perspektywie, tak? Niewątpliwie ostatnie kilkanaście miesięcy pandemii spowodowało jednak, że wśród niemieckiej klasy politycznej wydaje się, że jest taka potrzeba zmian. Znaczy jakby, że Niemcy zauważyły, że te zmiany w Unii są potrzebne. Może nie tak nieprawdopodobnie szybkie, jak proponuje to na przykład Emmanuel Macron, nie takie właśnie rewolucyjne, ale jednak pewne zmiany są potrzebne. Tutaj już Państwo przede mną mówili właśnie chociażby o tym instrumencie odbudowy Unii Europejskiej, o tym, że Niemcy jednak zauważyły, czy zaakceptowały właściwie ten fakt, że zadłużenie się może posłużyć gospodarce, bo przez długie lata właściwie jakby to rozwiązanie było przez nich, powiedzmy, odrzucane czy przemilczane. Zwrócono też uwagę, że ta solidarność europejska wymaga jednak od Niemiec trochę większego takiego zaangażowania, trochę większego wkładu do budżetu unijnego. A więc generalnie następuje jakaś transformacja w oparciu o funkcjonowanie Unii, ale jednak zwrócenie uwagi na to, że zmiany są konieczne. Przy czym naturalnie my teraz jednak poruszamy się trochę jeszcze w takiej mgle właśnie, bo nie wiemy przecież jaki ten nowy rząd koalicyjny powstanie i czy na pewno to będzie właśnie Ampellicht i czy to na pewno będzie socjaldemokracja właśnie z Zielonymi i z FDP. Najprawdopodobniej tak, no ale nadal są to jednak mimo wszystko nasze domysły. Będzie w Bundestagu dosyć dużo młodej krwi, która ma zupełnie inne postrzeganie pewnych spraw, bardziej może nowoczesne, czasami bardziej lewicowe. No też trzeba będzie trochę tutaj połączyć, że tak powiem, ogień z wodą, tak, tych właśnie liberałów i zielonych, którzy w niektórych kwestiach mają zupełnie przeciwstawne opinie. Więc na pewno to będzie niezwykle trudne, a każdą ze stron trzeba będzie mimo wszystko w jakimś stopniu zadowolić. Tutaj na pewno to, co pani doktor Kwiatkowska zwracała uwagę na to, na ten skład rządu przyszłego, mianowicie nie może tak bardzo partie, co konkretne nazwiska, tak? Jak one postrzegają pewne problemy, wyzwania, które będą się pojawiać w polityce krajowej, międzynarodowej, ale przecież i także w odniesieniu do konkretnych nazwisk, że tak powiem, widzieliśmy też na przestrzeni lat różne transformacje,
Więc także dzisiejsze nasze domniemania o tym, jak potoczy się ta polityka europejska w wykonaniu nowego rządu, są, czy być może się nie sprawdzą. Także tutaj jesteśmy jakby no, w takiej sferze mocnego tylko przewidywania, co naturalnie jest bardzo fajnym ćwiczeniem intelektualnym, ale co to będzie za te kilka miesięcy, prawda, czy kilka lat, no to dopiero przyniesie nam przyszłość. Dziękuję bardzo za komentarz. To mam dla Państwa, tak jak obiecałem, pytanie od naszych widzów i kolejne ćwiczenie intelektualne tak naprawdę, akademickie rozważanie. Pierwsze z pytań, które chciałem Państwu zadać, to jak Polska powinna reagować na przyszłą, wysoce prawdopodobną politykę denuklearyzacji ze strony koalicji SPD i Zielonych? I bardzo proszę pana Tomasza Krawczyka o komentarz w tej sprawie. Ja nie jestem ekspertem od niemieckiej polityki energetycznej, tu są pewnie osoby lepiej przygotowane, ale mogę powiedzieć, że Polska nie dokona skoku cywilizacyjnego gospodarczego bez energetyki atomowej. Dla mnie jest to rzecz oczywista i wobec tego nie może być ze strony Polski żadnej zgody, która by wykluczała chociażby częściowego finansowania, tak, czy ewentualnego zakazu energetyki atomowej na poziomie europejskim. W sensie, znaczy, tu nasze interesy nawet nie tylko są rozbieżne, ale znaczy, zupełnie inaczej będziemy rozumieli transformację energetyczną, politykę klimatyczną, tak, ponieważ tak, dla nas kwestia energetyki atomowej powinna być także częścią naszej polityki klimatycznej. Bardzo dziękuję. Czy pani doktor Jana Ciesielska chciałaby się odnieść do tego pytania? Tak, to znaczy tutaj niewątpliwie wyzwanie będzie to, czy właśnie do rządu wejdą Zieloni. Dietmar Niemann, który zajmuje się sprawami polskimi w socjaldemokracji, zwraca uwagę w jednym ze swoich wywiadów, że właściwie kwestia atomu to w relacjach, powiedzmy, jeśli Scholz zostanie kanclerzem, nie będzie jakiś poważny punkt. Natomiast niewątpliwie, jeśli Zieloni wejdą do składu nowego gabinetu, no to można się spodziewać, że jednak ta kwestia będzie podnoszona. Na pewno w ogóle kwestia bezpieczeństwa energetycznego jest poważnym problemem. Tutaj pan Tomasz Krawczyk mówił o tym właśnie, o tej rewolucji, której, albo może tej ewolucji, że tak powiem, energetycznej, której w sumie nie jesteśmy w stanie przejść bez skorzystania z energii atomowej, ale z drugiej strony mamy coraz częściej pojawiające się te pomysły typu energetycznego NATO, tego wzajemnego wsparcia, czy gwarantowania sobie, powiedzmy, dawania sobie jakichś gwarancji bezpieczeństwa w sytuacji ewentualnego konfliktu, przede wszystkim oczywiście z Federacją Rosyjską. A zatem to takie podejście, żeby Rosja jakby nie mogła użyć dostaw surowców jako takiej ewentualnej broni politycznej, pojawia się w tym niemieckim dyskursie i ono jest analizowane i tutaj także w kontekście polskim ono jest brane pod uwagę. A zatem ewentualna budowa elektrowni atomowych w Polsce pewnie nie wywoła jakichś olbrzymich, powiedzmy, problemów czy kontrowersji w relacjach polsko-niemieckich, ale na pewno jeśli Zieloni wejdą do rządu, to sytuacja może być ciekawa, żeby nie powiedzieć gorąca, tak? Co w tym kontekście może jest nie najgorszym określeniem, że tak powiem. To taka dwuznaczna sytuacja, bo Zieloni to jest ta jedyna partia, która naprawdę głośno mówi o tym, że Rosja używa i będzie używała, co teraz mamy naocznymi świadkami jesteśmy tego, że gazu jako broni czy politycznej, tak, czy do negocjowania. Także, a z drugiej strony oczywiście są przeciwko użytkowaniu energetyki jądrowej. Tutaj jest zawsze oparcie w państwie, które może być oparcie w państwie, które
której no, jest najbardziej znane chyba z użytkowania energetyki jądrowej, chociaż oczywiście też odchodzi od tego, mówię o Francji. No. Więc są zresztą inne projekty w Europie, jest użytkowana energetyka jądrowa, a politycy niemieccy dopiero teraz odważyli się, pierwszy raz słyszałam to z ust polityka niemieckiego, między innymi Laschetta, że takie przeprowadzenie Energiewende, czyli tej transformacji energetycznej, że najpierw wychodzimy z atomu, a potem wychodzimy z węgla, było błędem. Natomiast nie liczmy na to, że to się odwróci, tak? Bo mamy też nastroje społeczne takie, proszę nie myśleć, że to jest jakiś zamysł polityczny, jakiś masterplan polityków niemieckich, tylko oni odpowiadają po prostu na nastroje społeczne. Nastroje społeczne są takie, że absolutnie nie dla atomu. Tak? Merkel, która sobie zapisała w umowie koalicyjnej z liberałami w 2009 roku, że przedłuży działalność elektrowni atomowych właśnie po to, żeby móc łatwiej wychodzić z węgla i przechodzić na OZE, musiała z tego zrezygnować pod wpływem nieprawdopodobnych po prostu. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, jakich demonstracji w głównych niemieckich miastach po awarii elektrowni, która się zdarzyła nie wiem ile tysięcy kilometrów od Niemiec. Niemcy po prostu najbardziej histerycznie ze wszystkich państw, społeczeństw europejskich zareagowały na katastrofę elektrowni w Fukushimie. I decyzją Merkel wyszli, znaczy postanowili Niemcy wyjść z atomu nagle, gwałtownie i zresztą i tak nie uratowało to Hadecji przed przegraniem wyborów w Baden-Württembergi, bo taki był ten krótki zamysł Merkel, żeby uspokoić nastroje. No ale jednak spór, który toczył Niemcy przez wiele lat, zażegnała, bo nie ma już tego sporu. Tak, czy tutaj trochę można było odnieść, że Merkel skanalizowała aktualną sytuację społeczną, wykorzystując swój słuch społeczny i podjęła taką, a nie inną decyzję. Jednak ta decyzja dotyczy także i dotyka pozostałe państwa europejskie. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby się odnieść do tego wątku? Przejdziemy w takim układzie dalej. Kolejne pytanie też zostajemy w temacie energetycznym od naszych widzów. Jak Polska powinna reagować na rosnącą pozycję Niemiec w roli hubu gazowego, energetycznego hubu? Jak powinniśmy zachować się na tą monopolizację energetyczną oraz forsowaną politykę bezemisyjną? Kto z Państwa chciałby się pierwszy odnieść? Bardzo proszę, może Pani doktor Jana Ciesielska? Znaczy ja też tutaj nie jestem specjalistką akurat w tej dziedzinie i nie chcę wypowiadać się autorytatywnie. No niewątpliwie dla nas kwestia budowy drugiej nitki gazociągu północnego jest wydarzeniem, że tak powiem, które nie schodzi z nagłówków gazet, przy czym my traktujemy to trochę bardziej politycznie, a Niemcy to trochę bardziej gospodarczo jednak. Traktuję, zresztą kanclerz Merkel przez wiele miesięcy właściwie podkreślała, że jest to projekt gospodarczy, a nie polityczny, tak? Więc jakby zbywała wszelkiego rodzaju dyskusje na ten temat. Jeszcze raz zerknę sobie na to pytanie, przepraszam. Tak, to jak mamy sobie radzić z tym, że Niemcy prowadzą politykę monopolizacji, stają się hubem energetycznym, hubem gazowym? Jak sobie poradzić z tym? Z tego, co wiem oczywiście, to rząd polski stara się na przestrzeni lat dywersyfikować źródła gazowe. Także to postępuje na przestrzeni ostatnich lat, więc myślę, że tutaj będzie nadal ta kwestia podejmowana. Naturalnie szukamy możliwości zdobywania gazu z innych terytoriów, aniżeli z Federacji Rosyjskiej. Tak jak powiedziałam, jest to w naszym przypadku bardziej troszeczkę taki kontekst polityczny i historyczny, który to powoduje i dla nas to porozumienie pomiędzy Federacją Rosyjską a Niemcami no zawsze było problematyczne, zresztą znane jest powiedzenie Radka Sikorskiego na ten temat przecież sprzed lat, ale no, niewątpliwie z naszej perspektywy także ta dywersyfikacja źródeł gazu, ale także pewnie inwestycja w odnawialne źródła energii byłaby dobrym rozwiązaniem. Są na przykład, jak tutaj Pani doktor wspomniała, projekty dotyczące budowy Baltic Pipe. Zgadza się, naturalnie. Mhm.
Ja tutaj sobie tylko pozwolę taki odnieść z komentarzem. Jeśli dobrze pamiętam, jeśli ktoś z Państwa może mnie poprawić, to bardzo proszę, ale chyba 10 kwietnia 2018 roku na konferencji prasowej z ówczesnym prezydentem Ukrainy Petro Poroszenko, Merkel użyła takiego sformułowania, że Nord Stream 2 ma znamiona projektu politycznego. I to było taki pierwszy raz, kiedy przyznała o pewnych politycznych elementach w tym właśnie projekcie, bo generalnie rzeczywiście Niemcy cały czas utrzymują koncept, że jest to projekt przede wszystkim o znaczeniu ekonomicznym i gospodarczym. Chyba już jednak nie, znaczy, bo Merkel musiała, wchodząc w proces negocjacji z Bidenem, przyznać, znaczy, że mamy do czynienia i z kontekstem geopolitycznym, i kontekstem bezpieczeństwa, i że jest to projekt o wymiarze politycznym, tak? Znaczy, tej mantry, znaczy ona już sama rozumiała, znaczy, że się ośmiesza po prostu, powtarzając to, tak? I że wchodząc w te negocjacje, musiała powiedzieć, znaczy, że mamy do czynienia z pewnym procesem politycznym, tak? Które tylko politycznie, tak? A nie poprzez sankcje czy rozwiązania prawne, możemy rozwiązać. Tak, więc to już tu nikt oficjalnie nie mówi, że mamy do czynienia, nawet już oficjalne stanowisko Niemiec, to nie jest, że to jest projekt czysto biznesowy, z którym ten, przy czym ja chciałbym dodać, że trochę ten bilans Merkel zaburza właśnie kwestia Nord Streamu w ostatnich miesiącach, tak? Znaczy, bo mam też wrażenie, że my mogliśmy kwestię Nord Streamu, znaczy o tym, że ja już w 2017 i też w 2018 jako doradca powiedziałem, znaczy tego już nie zatrzymamy, tak? Znaczy nie ma takiej, znaczy to już wówczas nie było realne, tak? I ja rozumiem, że część z nas uwierzyła, że Donald Trump magicznie po prostu powstrzyma, tak, powstrzyma ten projekt. I gdyby się przyjrzeć dokładnie tym sankcjom, które nas tak bardzo cieszyły, znaczy to one tylko wyglądały bardzo dotkliwie, ale one nigdy by nie uniemożliwiły dokończenie tego projektu. To jest pierwsza rzecz. I moim zdaniem wówczas był ten moment, kiedy powinniśmy byli zmusić Niemców do realnych zabezpieczeń na rzecz przede wszystkim Ukrainy. Znaczy teraz to już nie było możliwe. Bo ten dokument, niemiecko-amerykański, tak, znaczy w ogóle jego status prawno-międzynarodowy czy polityczny jest żaden, tak, znaczy i te zabezpieczenia też są żadne na rzecz Ukrainy. Tak naprawdę Ukrainę w tym zakresie w stosunku do Unii Europejskiej zabezpiecza umowa stowarzyszeniowa, a nie ten dokument. Tak? I to zresztą unormowania z zakresu właśnie z tej umowy stowarzyszeniowej użył teraz prezydent Zeleński, tak, żądając wspólnego, znaczy spotkania Unia Europejska Ukraina. Maciej, wydaje się, że właściwie już gazociąg Nord Stream 2 staje się faktem. Decyzja sprzed dwóch dni, jeśli dobrze pamiętam, decyzja Duńskiej Agencji Energii, która wydała zgodę na uruchomienie pierwszej z dwóch nitek gazociągu Nord Stream 2, czyli w zasadzie możemy mówić, że w przyszłym roku ten gazociąg rozpocznie swoje funkcjonowanie. Przejdę dalej, zostawiając tematy energetyczne. Kolejne pytanie od naszych widzów. Zdaniem autorki książki Matka Chrzestna, jak Angela Merkel przebudowuje Niemcy, kanclerz nie realizuje żadnej strategii poza tą, która pozwala jej utrzymać się przy władzy. Bez skrupułów przywłaszcza sobie programy polityczne innych partii, niszcząc tym samym różnorodność sceny politycznej i paraliżując demokratyczną konkurencję. Abstynencja od wartości daje jej przewagę nad tymi, którzy reprezentują jakieś idee. Co Państwo na to? No to jest taki znany tekst właśnie Gertrud Hüller, bo to rozumiem, że do tej książki odnosi się tutaj ten komentarz, która dosyć krytycznie właśnie postrzegała jakby kanclerstwo Merkel i jej prowadzonej przez nią politykę. Faktycznie
zwracano na to uwagę, że Merkel jakby przejmuje pomysły innych, tak? Że właśnie jest takim, uruchamia taką siłę zasysającą, że tak powiem, pomysły z prawa i z lewa, zagospodarowuje centrum. I w sumie to właśnie staje się taka bezalternatywna, tak? No bo skoro problemy wszystkich stron załatwiane są przez Hadecję, a konkretnie przez Merkel, no to właściwie ona wypełnia całą scenę polityczną w pewnym stopniu, rzeczywiście, tak? Że realizuje i postulaty i lewicy, i prawicy, i centrum, i konserwatystów, i liberałów, i generalnie każdy znajdzie coś dla siebie w jej programie politycznym. Faktycznie, no, w pewnym stopniu rzeczywiście to miało miejsce, tak? I to też pewnie świadczy o tym jej fenomenie długiego utrzymywania się przy władzy, że ona miała jednak ten słuch taki polityczny, słuch społeczny, potrafiła jakby wrażliwie wysłuchiwać tego, jakie ludzie mają potrzeby i stosowała to we własnej polityce. Czy to oznacza, że nie reprezentowała własnych idei, własnych wartości? Tego nie wiem, myślę, że to nie do końca jest prawda, ale faktycznie no, potrafiła dosyć zgrabnie poruszać się jakby pomiędzy tymi potrzebami, które na przestrzeni lat się pojawiały. Dzięki temu uśpiła wyborców innych partii politycznych. Tak, no bo skoro jakby wypełniała jakby ich potrzeby, prawda, no to nie było konieczności głosować na kogoś innego, tym bardziej, że no, jak wiemy, te partie w dużym stopniu mają dosyć podobne programy, tak? Te główne partie ludowe są coraz bliżej siebie, także pokazuje to jakby ta polaryzacja niemieckiej sceny politycznej, nawet po ostatnich wyborach, tak? Tutaj już zwracaliśmy uwagę, pani doktor Kwiatkowska mówiła, że SPD zwyciężyła, ale 25% głosów z niewielkim okładem, tak? No nie jest to jakieś niesamowite zwycięstwo. Także nawet Hadecja w ubiegłych wyborach w 2017 zyskała 33% głosu, tak? I wtedy mówiliśmy, że to był słaby wynik, a teraz można powiedzieć, zwycięzcy cieszą się z tego 25,7 czy 6, tak? No więc generalnie to i tak jest przepaść 7%, powiedzmy, czy 8. Także ona faktycznie potrafiła jakby zagospodarować te różne potrzeby i to jest ciekawe, myślę, jako jej taki patent na sprawowanie polityki. Dziękuję bardzo. Czy pani doktor Anna Kwiatkowska chciałaby się do tego odnieść, do tego pytania? No tak, to jest rzeczywiście biografka, która jest nie przychylna Merkel, ale wszystko to, co napisała, jest prawdą. Inna sprawa, że wszystko to można by było ująć nie w kategoriach wady, tylko zalety. Merkel stosowała asymetryczną demobilizację, to o czym Państwo właśnie mówiliście, i rzeczywiście zabierała i tematy, i wyborców wszystkim innym partiom. Czy winić za to Merkel? Nie wiem, była skuteczna, rządziła długo. Miałabym większe pretensje do przywódców, czy w ogóle do partii, działaczy innych partii, że nie potrafili wyjść z przekazem tak do swoich wyborców, żeby ich jednak zachęcić do głosowania na siebie, a nie na Merkel, to po pierwsze. No a po drugie, to oczywiście już nie żartując, to ma wady, tylko że te wady to są takie ogólne wady, to nie są niemieckie wady, tak? Dostąpiła duża fragmentaryzacja sceny politycznej za Merkel, jak na Niemcy oczywiście, no bo pojawiło się i Zieloni się umocnili już dawno, dawno. Pojawiła się w 2007 roku Die Linke, to jeszcze przyczyną był Schröder, ale teraz mamy AfD. Te duże partie karleją, te średnie partie rosną, bo tak naprawdę wygranymi tych wyborów to były liberałowie i zieloni, którzy teraz rządzą w zasadzie i wybierają sobie, pójdziemy z tym albo z tamtym, tego zrobimy kanclerzem albo tamtego. No i oczywiście winą, zaraz powiem anegdotę a propos winy, winą Merkel jest też no, jakby wypranie Hadeków z jakichś takich wartości, bo jak się tak cały czas przesuwam do centrum, a tak naprawdę na lewo, no to wyborcy przestają mieć
tak naprawdę z czym się utożsamiać i albo głosują na osobę, która im gwarantuje właśnie stabilność, albo przestają w ogóle głosować, albo wymierają, jak to się dzieje w przypadku HDP-ów, albo przechodzą sobie do AfD. Więc oczywiście, że jest tu jakaś wina Merkel w tym i to, że dla systemu politycznego najlepsze nie jest. Przyznaję rację panu czy pani, która zadała to pytanie. No ale też no, taka była rzeczywistość, to znaczy w sensie takim, że ona jednak wygrywała takim podejściem i trudno ją winić za to, że rozpoznała ten trend i go wykorzystywała. A ponieważ bardzo dużo młodych ludzi wybrało Zielonych i FDP w tych wyborach, wyjątkowo dużo, i to taka grupa, która będzie miała teraz dużo do powiedzenia, to googlując sobie informacje na ich temat z różnych instytutów i badań, podzielę się z Państwem taką ciekawostką, wynalazłam, że jest taki związek frazeologiczny, który używają młodzi Niemcy, mianowicie takie żartobliwe przypisywanie całej winy za cokolwiek Merkel. Jak się upadnie kromka masłem w dół, to się mówi Danke Merkel. Jak coś tam nie pójdzie w szkole, to się mówi Danke Merkel. Zdaje się, że u nas jest coś podobnego z winą Tuska, ale tam to jest śmieszne i rzeczywiście używane przez młodych. Taki Redewendung, takie związek frazeologiczny, w ogóle nie wiedziałam, że to tak występuje i że w potocznym takim dialogu młodych tak się właśnie to określa. Danke Merkel. My też moglibyśmy powiedzieć Danke Merkel, dzięki temu mamy dzisiejszą debatę. A to nie, bo to pozytywne, a to musi być negatywny aspekt. Troszkę ironizując oczywiście. Panie Tomaszu, bardzo proszę o komentarz. Ja w zasadzie paniach doktorach niewiele mam do dodania, poza może jedną rzeczą, znaczy, że też bym powiedział, że dla niemieckich wyborców to chyba raczej była zaleta niż wada, bo właśnie Merkel osobowościowo nie wymagała zbyt wiele od Niemców, tak? Znaczy, bo jeśli spojrzeć na kolejnych kandydatów SPD na kanclerza, tak, to poza że w 2005 roku mamy zanudzającego intelektualistę w 2009, czyli Frank-Walter Steinmeier, tak, który naprawdę jeszcze tym swoim głosem jest w stanie uśpić małe dzieci. Potem mamy człowieka, znaczy intelektualistę z zbyt wielkim ego, czyli Steinbrücka, tak, któremu się wydaje, że jest Schmidtem w okularach, tak? I potem mamy Mesjasza, który niemalże jak Mojżesz po prostu będzie albo ostry, albo nocy, po prostu dzielił ten na pół i wprowadzał Niemców z powrotem w serce Europy, który nagle się trochę rzeczywiście jak Mojżesz, on do krainy, tej krainy nie dotarł, tak? Bo przecież Mojżesz nigdy do ziemi obiecanej nie trafił i on tak, on też nie trafił do ziemi obiecanej w postaci kanclerzy. I oni jednak osobowościowo wymagali trochę zbyt wiele od niemieckiej opinii publicznej i od niemieckiego wyborcy. I myślę, że nawet Christian Lindner się tego już nauczył, tak? Bo on jednak w tych poprzednich jeszcze wyborach trochę robił z siebie trochę taką pop gwiazdę, tak? I myślę, że też trochę za wiele wymagał od wyborców, bo gdyby teraz spojrzeć, w jaki sposób prowadził tą kampanię, która też oczywiście była głównie na niego ukierunkowana, można było nawet odnieść wrażenie, znaczy, że tylko jego tam wybierają, tak? A nie, że są jeszcze jacyś inni kandydaci z FDP, ale
i to myślę, że dla Niemcy byli wdzięczni Merkel, że nie trzeba było się jej rozwodami, sprawami domowymi zajmować, albo tym, co na dany temat ona uważa, albo nie uważa, albo oglądać ją, jak pali cygaro, tak? Że jeździła na urlopy, na które w zasadzie każdego autonomalfa brauche stać, tak? I myślę, że ten brak ekstrawagancji był raczej zaletą polityczną. Bardzo dziękuję za ten komentarz. I szanowni Państwo, kolejne pytanie od naszych widzów. Właściwie to jest takie pytanie, komentarz mógłbym powiedzieć. Pozwolę sobie przeczytać. Mnie bardziej interesuje, co kanclerz Merkel zrobiła dla Europy czy Polski. Pogłębiła istniejące podziały na starą i nową Unię Europejską, czy mocno flirtowała z Rosją wbrew interesom unijnym. O polityce otwartych drzwi już nie wspomnę. Katastrofa, którą zmagamy się do dziś i jeszcze długo będziemy. W sumie pragmatyzm do bólu kosztem innych nacji. Czy ktoś z Państwa chciałby się odnieść do tego komentarza? Jeśli Pani bardzo pozwolą, to jest trochę to, co już kilkakrotnie powiedziałem, znaczy to jest oczekiwanie od Merkel, że będzie tak, że będzie europejska, znaczy ona nie była przewodniczącą Rady Europejskiej, nie była przewodniczącą. Nie będzie, znaczy jestem przekonany, że to ją, znaczy ona też by się tam zanudziła na świecie, naprawdę. I oczekiwanie, i tu myślę, że jeśli chodzi o Rosję, to też ta kwestia Nord Streamu zaburza nam trochę ten obraz i te ciężary, jak to trochę było, to też trzeba odpowiedzieć, znaczy sankcji wobec Rosji, tych obecnych, wcześniejszych, nie byłoby bez Angeli Merkel. Tak? Znaczy, jestem przekonany, że ktokolwiek, nawet niemiecki polityk, byłby kanclerzem, znaczy sankcji w takim kształcie, jakim były, są, to nie byłoby bez Angeli Merkel. Tak? I to mając w pamięci szkodliwe zachowanie, jeśli chodzi o Nord Stream, to nie należy, znaczy należy zachować pewne proporcje przy ocenie jej polityki wobec Rosji, czy też wobec na przykład Ukrainy. I to, że ta, znaczy, że mamy do czynienia tylko z frozen konflikt na Ukrainie, tak? A nie z gorącym konfliktem, to także w jakich tam mierze jej, bo sukces to byłoby zapowiedzieć za dużo, tak? Ale bo to nie jest żaden sukces, ale jej działania, tak, sprawiły, że jest to tylko ten frozen konflikt, a nie gorący. Bardzo dziękuję. Czy któraś z Pań chciałaby się do tego jeszcze odnieść? My już odpowiedzieliśmy w zasadzie na to pytanie, mówiąc właśnie, że to jest niemiecka kanclerz, tak? No więc ona oczywiście, czy nam się to podoba, czy nie, bo nam się wiele rzeczy nie podoba oczywiście. To ona sobie broniła interesów swojego społeczeństwa i swojego państwa, również handlowych, i również to rzeczywiście, to czasem jest przykre, ale no, to jest jej zadanie. Ona się najęła do takiej pracy. I każdy Francuz i każdy Włoch pobiegłby już dawno i nie byłoby sankcji na przykład na Rosję, to w ogóle bez dwóch zdań. Natomiast jakby nie wiem, czy ten pan albo pani miał na myśli, że w kryzysie migracyjnym, że mamy dalej skutki, znaczy myślenie, że to jest wina Niemiec, że mamy kryzys migracyjny i że napływają do nas ludzie i będą napływać, to akurat jest pomyłka, bo to są głębokie historyczne, już nie chcę mówić o kolonializmie, zmianach klimatycznych i tak dalej. Akurat niekoniecznie Niemcy tutaj odgrywają pierwsze skrzypce, chociaż jak już też mówiliśmy, nie są bez winy, tak, bo mogli reagować wcześniej, oczywiście już na skutki czy konsekwencje, a nie na jakby pierworodne źródła kryzysu migracyjnego chociażby.
A to może to przypisywanie, pozwolę ja sobie taki komentarz i pytanie też do Państwa zadać, a może to przypisywanie kanclerz Merkel takiej odpowiedzialności za sprawy polskie, francuskie, włoskie, etc. Może to wynika z tego, że my jako nacje mamy potrzeby takiego lidera jak kanclerz Merkel u siebie. I może uwierzyliśmy w ten medialny przekaz, że Angela Merkel to Unia Europejska. Kropka. Nie wiem, ja oceniam społeczeństwo właśnie, bo zawsze ta władza, która jest w danym kraju, to nie jest oderwana zupełnie od społeczeństwa. Bardzo często zapominamy, że to po prostu ludzie wybrali takich, a nie innych polityków. I to jest emanacja, znaczy brzydko mówiąc, jaki pan, taki kram. Znaczy emanacja jakichś naszych, powiedzmy, Polaków czy Niemców, pragnień i wyborów, tak? Więc Niemcy mieli już takich wielce charyzmatycznych przywódców, co to się źle skończyło dla nich i w związku z tym być może też dlatego, nie tylko dlatego, chcą mieć spokój, stabilizację, zachowanie dobrobytu, status quo i tak dalej, co ich bardzo dużo kosztuje, bo jeszcze raz podkreślę, w długim okresie następca Merkel będzie miał straszną robotę. Zapóźnienia w digitalizacji, cyfryzacji, edukacji, administracji, przestarzała motoryzacja, klimat niby tu liderzy, a tak naprawdę tak, infrastruktura zwłaszcza na zachodzie, klimat niby tu liderzy, a tak naprawdę w dużej części hamulcowi. To będzie straszna robota i to jest jej wina, to znaczy w sensie wina jej rządów jakby, bo ona pewne rzeczy wybierała. Będę robić to, a tego nie będę robić. Też z powodu jakby poparcia lub niepopierania społecznego pewnych rzeczy, tak? Niemcy boją się digitalizacji na przykład w bankowości i w związku z tym, no co to ruszać? Mam co innego do roboty. Natomiast no, będą, znaczy eksperci, bo tak to właśnie sobie zakończyłam ten raport swój i to podtrzymuję, znaczy eksperci będą ją oceniać z biegiem czasu coraz bardziej surowo. Natomiast taki normalny, przeciętny Niemiec będzie sobie myślał, Boże, jak mi się dobrze żyło za Merkel, a to dlatego, że myślę, że czeka nas jakiś głęboki jeszcze kryzys taki społeczno-gospodarczy, post-covidowy prawdopodobnie, ale być może będą jeszcze inne przyczyny, no bo widzimy, prawda, to co się dzieje, Chiny, USA, rywalizacja, jesteśmy wciągani w to jako Europa, musimy się opowiedzieć. No, nie widzę przyszłości różowo, w związku z tym stąd będzie z takim punktem odniesienia, będzie sobie taki Müller-Schmidt myślał, tamto wtedy to było spokojnie, bo jego ani nie dotknął za bardzo kryzys finansowy, troszeczkę, ale nie za bardzo. Europejski, euro w ogóle, eksport świetnie, wszystko. Migracyjny, owszem, przez kilka miesięcy, rok było bardzo trudno, burzliwie i w ogóle, ale potem się wszystko uspokoiło. No COVID był takim egzystencjalnym, takim, który dotknął każdego i przez kilka miesięcy wzburzenia w drugiej fazie COVID-u, bo pierwsza była bardzo dobra dla Niemiec, też się wszystko uspokoiło, bo jednak obietnica, że do lata zostanie każdy chętny zaszczepiony, została spełniona, więc on sobie będzie myślał w zasadzie, to za tej Merkel to dobrze mi się żyło. Nie, ale proszę w ogóle spojrzeć na to, że okresy rządów charyzmatycznych, czy właśnie tak powiem, wymagających swoim charakterem i sposobem uprawiania polityki polityków w Niemczech są znacznie krótsze od okresy osób, które no, tej charyzmy raczej mieli mniej. Tak, bo Helmut Kohl, znaczy raczej, ja nie nazwałbym go też charyzmatycznym, tylko raczej skutecznym, tak, bo jednak tego Sitzfleisch on miał, znaczy nawet fizycznie widocznego dużo, tak. A Konrad Adenauer, on też nie zajmował sobą Niemców jakoś bardzo długo. Ludwik Erhard, który był na pewno charyzmatyczną, Willy Brandt, czy też Helmut Schmidt, czy też Gerhard Schröder, znaczy, tak? Te okresy są znacznie krótsze niż dwa razy po 16 i raz po 14, tak? Adenauer był 14. Więc to są znacznie krótsze okresy. Tak, i jeśli Olaf Scholz, o którym ostatnio pisałem, że ma charyzmę kutra rybackiego, to znaczy zachowa, znaczy będzie dalej tak funkcjonował, jak funkcjonuje teraz,
to ta koalicja, znaczy i nie zjedzą go nie z jego własne skrzydło lewicowe w SPD, bo to zawsze był największy problem kanclerzy z SPD, że po prostu wykańczali go nie wyborcy, ale własne lewe skrzydło. To ten rząd, znaczy on może z punktu widzenia takiego charakterologicznego coś długo rządzić. Dziękuję bardzo. Czy pani doktor Jana Cieślska chciałaby się jeszcze odnieść do tego? No ja myślę, że tutaj już dużo zostało właśnie powiedziane w tej kwestii uprawiania przez Niemców niemieckiej polityki czy europejskiej polityki i tych właśnie wymagań, że Niemcy powinny jednak kształtować Europę, powinny rozwiązywać problemy europejskie. Niewątpliwie Niemcy czy kanclerz Merkel no, uprawiała politykę grając na wielu fortepianach. No, to jest naturalne i ona po prostu musiała dopasowywać się zarówno do sytuacji politycznej u siebie, jak i sytuacji międzynarodowej. Więc nie można jej absolutnie tego zarzucać, że przez 16 lat swoich rządów rozmawiała z tym czy z owym, że tak powiem, politykiem. Oczywiście w Rosji mniej więcej też mieliśmy sytuację Konstans akurat za czasów jej rządów, chociaż zmieniały się osoby na stanowiskach premiera i prezydenta, ale mniej więcej mogliśmy założyć, jaka ta linia, powiedzmy, polityczna będzie. W Chinach też pewna kontynuacja, bo Hu Jintao mamy teraz Xi Jinpinga, więc też jakby pewien konstans polityczny tutaj występuje, ale w relacjach z Amerykanami niewątpliwie no, przeżywane były bardzo duże wzloty i upadki od czasów Obamy, gdzie te relacje były relatywnie dobre, tak, do czasów Trumpa, gdzie osiągnęły jakby swoje, można powiedzieć, takie polityczne dno. Teraz są odbudowywane, jakkolwiek oczywiście Stany Zjednoczone są niewątpliwie bardzo ważnym partnerem i gospodarczym, ale przede wszystkim w kwestiach bezpieczeństwa dla Republiki Federalnej Niemiec. I tutaj właściwie żaden prezydent i żaden z kolejnych gabinetów, w którym przewodziła Merkel, jakby temu nie zaprzeczał, tak? Ale niewątpliwie zgadzam się z wypowiedzianymi tutaj już kilkakrotnie słowami, że jednak no, kanclerz jest szefem rządu w Republice Federalnej Niemiec i to przede wszystkim interesy niemieckie musi realizować, bo po prostu z tego jest rozliczany przez własnych wyborców. A jak widać, no, na przestrzeni lat jednak ta jej polityka cieszyła się dosyć dużym zaufaniem. No pewnie teraz, biorąc pod uwagę, że odchodzi, prawda, no to te wskaźniki sympatii do niej naprawdę są przeogromne. Myślę, że one tak nie wyglądałyby różowo, bo tam właśnie wskazują statystyki, że to jest około 80% zaufania społecznego, więc jest to naprawdę bardzo dużo. Myślę, że taki wskaźnik to nie byłby, gdyby ona stanęła znów do wyborów, prawda, tego 26 września. I trudno powiedzieć, czy pociągnęłaby tą lokomotywę wyborczą i czy by Hadecja zwyciężyła, nie tak jak pod wodzą Laschetta. No ale to są tylko gdybania, tak? Odchodzi jako polityk cieszący się dużym zaufaniem wewnątrz Niemiec, naturalnie wywołuje pewne kontrowersje, no ale sam pan Paweł zwracał uwagę, że pewnie będziemy tęsknić za Merkel, tak? Gdzieś to się właśnie przewinęło w naszej dyskusji. Może na samym początku właśnie ta tęsknota za Merkel gdzieś tam pewnie się pojawi. No i będziemy patrzeć z zainteresowaniem, jak sytuacja będzie się rozwijała na przestrzeni najbliższych miesięcy. To, szanowni państwo, mamy jeszcze tylko kilka minut, więc chciałbym już zbliżać w kierunku podsumowania naszego dzisiejszego spotkania i zadać ciekawe pytanie na koniec od naszego rozmówcy, jedno z ostatnich, to będzie przedostatnie pytanie z naszego rozmówcy z Facebooka, który pyta, czy w polityce Niemiec poza Anneleną Baerbock widzą państwo jakąś przedstawicielkę płci pięknej, która miałaby szansę kiedyś kontynuować schedę po Merkel, czy teraz czekają nas rządy męskich kanclerzy, męskie rządy? O tak, ja widzę i się obawiam. To jest pani, która wygrała teraz Mecklenburg i Pomorzu Przednim, nazywa się Manuela Schwesig, jest orędowniczką Nord Streamu z SPD, doskonałe notowania, wygrana, po prostu oszałamiająca. To jest ta kobieta, która wymyśliła różne myki prawne, fundacje i inne rzeczy, żeby ominąć ewentualne
ewentualne sankcje nałożone przez Amerykanów na firmy działające wokół Nord Streamu, bo to różne były. Także to jest kobieta, która ma bardzo dużą przyszłość polityczną w SPD i jeśli SPD będzie silną partią, czego nie wiem, to ona będzie odgrywała bardzo dużą rolę. Bardzo dziękuję. Czy pan Tomasz Krawczyk chciałby się tutaj odnieść? Tak, znaczy absolutnie się zgadzam. Pamiętam moją rozmowę z jednym z czołowych polityków zielonych, który właśnie wyrażał obawę, że niestety przyszłością i przyszłą liderką, twarzą SPD może być niestety pani premier Mecklenburgii, oceniając, że nie jest zupełnie przygotowana do tej roli. Myślę, że jeśli się sprawdzi taką też, myślę, że trudną z punktu widzenia Polski i Europy osobą może być pani Gryfi, która właśnie wygrała wybory na nadburmistrza Berlina. I jeśli się sprawdzi w Berlinie, to znaczy Berlin jest oczywiście zadaniem zupełnie niewdzięcznym, bo to miasto jest tylko piękne, ale zupełnie nie działa. Znaczy tam naprawdę, w zasadzie można było ślepo powiedzieć, znaczy, że nawet przy wyborach będą jakieś problemy i oczywiście te wybory nie przeszły bezproblemowo. Ja jednak mam nadzieję, że tak się pamiętam, jak Joschka Fischer kiedyś powiedział, że jest ostatnim rock'n'rollowcem niemieckiej polityki, że takim trochę rock'n'rollowcem będzie teraz Hubert Habeck. Tak? Ja jednak liczę, że po tych różnych wpadkach do oznajmi małego profesjonalizmu Annaliny Baerbock, to Habeck będzie w tym duecie, tak, i że on trochę zarokuje nam niemiecką scenę polityczną, będzie takim rock'n'rollowcem i że na przykład do Bundestagu wróci trochę jakieś emocje, znaczy, bo jeśli się patrzyło na te różne też debaty polityczne w Bundestagu, czy w ogóle to się naprawdę przydadzą się trochę jakiś wyższy poziom emocji. Bardzo ciekawe dla mnie, bo ja zupełnie go inaczej odbieram. To jest filozof, meta problemy, duże sprawy, takie umiłowanie do konkretu i zapamiętywanie liczb i trzymanie się faktów, jak to było w wykonaniu Baerbock, to w ogóle by sobie nie dał rady w takich duelach czy trielach. I na konferencjach zupełnie go inaczej odbieram, bardzo pozytywnie, ale no zupełnie nie jak rock'n'rollowca. I proszę nie wierzyć, jeżeli Państwo jeszcze słuchają, a chyba jeszcze tak, jesteśmy, proszę nie wierzyć, że Annalena Baerbock to przegrała z powodu jakichś takich upiększania z życiorysu i innych wpadek, bo to były naprawdę drobnostki. Tam była naprawdę duża, zmasowana kampania przeciwko niej i to zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna, bo tam myślę, że Chińczycy i Rosjanie się mocno przyczynili do tego, żeby ją wybić z rytmu. Tak, ale jak były robione badania, kto się najbardziej trzymał faktów i dziennikarze sprawdzali, kto nie kłamał po prostu, wprost mówiąc, w trakcie tych sparingów polityków głównych, to ona wygrywała. Znaczy, ma to coś, co miała Merkel, to znaczy czyta papiery, wie, o czym mówi, zna fakty, umie się nimi posługiwać. No ale zdaje się, że wicekanclerzem, jeśli to będą zieloni, będzie Habeck. Dokładnie tak. Ja pozwolę już sobie zadać nasze ostatnie tutaj pytanie. Wróćmy do Angeli Merkel, tak? Po chwilę porozmawialiśmy o przyszłych kobietach w niemieckiej polityce, ale wróćmy do naszej tutaj głównej zainteresowanej. Zacząłem cytatem, to skończę też cytatem. Proszę, żeby Państwo się krótko też do mojego pytania odnieśli. Zostawię po sobie wielką pustkę w Europie. Taka jest prawda, czy nam się to podoba, czy nie. Ja może niektórych z naszych widzów zaskoczę, ale jest to cytat z Viktora Orbana, premiera Węgier. I co pozostawia po sobie Merkel oprócz personalnej pustki, nad którą ubolewał premier Viktor Orban? To może pani doktor Joanna Ciesielska na koniec.
No tak, to jest bardzo ciekawe właśnie, że Orban pisze, chyba to jest taki pocałunek już na odejście, naprawdę chyba z radością w pewnym stopniu, chociaż nie wiem, czy następca Merkel w jakikolwiek sposób tutaj bardziej, że tak powiem, przypadnie mu do gustu. Jakkolwiek uważam, że to nie jest tak, że ona zostawi jakąś swoją personalną pustkę. Myślę, że wymieniliśmy tutaj mnóstwo rzeczy, które udało jej się osiągnąć. No już padło tutaj, że być może one nie wszystkie były sukcesami, ale niewątpliwie przez ten okres czasu udało się naprawdę dosyć dużo stworzyć. To jest pojawienie się, że tak powiem, tych tematów, które właściwie przed 20 czy 30 laty jeszcze w ogóle były nieaktywne w polityce międzynarodowej, światowej, czyli polityka klimatyczna. Oczywiście moglibyśmy tutaj kolejną godzinę spędzić na ten rozmawiając na ten temat, jakie są te wizje niemieckie w tej kwestii, ale generalnie no, jest to sprawa, która jest bardzo ważna także dla niemieckiego społeczeństwa i myślę, że to będzie ogromne wyzwanie najbliższych lat, a Merkel w pewnym stopniu no, zaczęła powiedzmy nadawać pewien kurs w tych kwestiach. Na pewno oczywiście kryzys migracyjny i w ogóle rozwiązywanie spraw migrantów, uchodźców na terytorium Unii Europejskiej. To jest także coś, co po niej pozostanie, na pewno o tym będziemy pamiętać. Na pewno, patrząc ze swojej perspektywy badawczej, to jest w ogóle cały dialog z Chinami. Ostatnie podpisanie umowy inwestycyjnej w grudniu, tak, 2020 roku, jak to mówiono, właśnie porozumienie last minute na zakończenie właściwie niemieckiej prezydencji w Unii Europejskiej, do którego Merkel bardzo mocno dążyła. Negocjacje w tej sprawie trwały od 2013 roku i faktycznie tak za 5-12 to porozumienie podpisano. Oczywiście ono jeszcze nie weszło w życie, zawieszono jakby proces ratyfikacji i wiele jest uwag do tego także ze strony polityków niemieckich. Bardzo ciekawe były spostrzeżenia w ogóle w programach poszczególnych partii niemieckich na współpracę z Chinami. Nie wszystkie oczywiście partie miały tego typu koncepcje AfD i Die Linke, nie. Ale te partie głównego nurtu, o których dzisiaj rozmawiamy, jako partie, które prawdopodobnie stworzą gabinet, jednak mają bardzo takie interesujące postrzeganie tej współpracy z Chinami. I myślę, że to jest w ogóle jeden z takich ważniejszych jej jedno z ważniejszych jej osiągnięć, tak? Bo naturalnie taki dialog z Chinami zapoczątkowany był jeszcze przez wcześniejszych kanclerzy i przez Schmidta i przez Kohla był mocno kontynuowany i także Schröder się na tym w jakimś stopniu skupiał, ale myślę, że on tak bardzo nie przyspieszył jak za czasów jej kanclerstwa. Także z mojej perspektywy akurat to jest na pewno rzecz, która no w dużym stopniu jej się udała. Jakkolwiek my z naszej perspektywy możemy to różnie oceniać oczywiście, ale dla Niemiec no to partnerstwo z Chinami jest w ogóle po raz kolejny bezalternatywne, mimo rozbieżności politycznych, rozbieżności w odniesieniu do praw człowieka i tak dalej, ale tutaj gospodarczo no to jest partner numer jeden. Bardzo dziękuję. I pani na koniec jeszcze pan Tomasz Krawczyk i potem pani Anna Kwiatkowska zamknie naszą dzisiejszą debatę. Ja jestem w ogóle nie jestem zaskoczony, że Orban powiedział czy napisał to co pan cytował. Wbrew pozorom Orban sobie zawsze świetnie radził w rozmowach z Merkel. Ich rozmowy były bardzo konstruktywne, wysoce profesjonalne i co najmniej nie odbywały się w takiej atmosferze, jak moglibyśmy sądzić. Tak? Znaczy, Orban wbrew swojej retoryce pozyskał wielu niemieckich inwestorów, świetnie miał świetne stosunki z Angelą Merkel na takim poziomie profesjonalnych tematów, tak, nie osobistych. Zresztą dla niej kwestie, czy ona kogoś lubi, czy nie, nigdy nie wpływały na jej politykę, tak, bo inaczej po scenie, słynnej scenie wprowadzeniu psa przez Władimira Putina, tak, ona już nigdy, gdyby
kwestia animozji, lubienia lub nielubienia miała wpływ, to ona by się z Putinem już nigdy więcej nie spotkała. Bo pamiętaj, że panicznie boi się psów czy też inne kwestie, jakie robi Putin, ponieważ Merkel ma problem z tym po schodach, tak, z oceną, ile tych schodów jest i tak, gdzie on zmienia nagle tak, i są to inne schody niż ona tam, tak, widziała czy znała. Więc to nigdy nie miało wpływu. Co Merkel pozostanie, to już tak zupełnie osobiście, tak, dlatego że to oczywiście szkoda, tak, no zamyka się jakaś tam epoka, znaczy i przyjście dla mnie jako człowieka urodzonego we wschodnich Niemiecach, jako Osi, było ważne, tak, i ja tam też była pierwszym kanclerzem, którego wizytę organizowałem w Polsce, i dla mnie się osobiście tak, z pewnym sentymentem domyka pewien etap i pewien okres. I powiedziałem to w jednym wywiadzie, wydaje mi się, znaczy jestem przekonany, że Polska powinna była w sobie znaleźć na tyle siły i dystansu, żeby na koniec jej kadencji ją odznaczyć Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej, bo po prostu sobie na to zasłużyła. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. I pani doktor Anna Kwiatkowska. Proszę o zwieńczenie. Znaczy, rzeczywiście myślę, że będą dwie osoby, które będą bardzo płakać po odejściu Merkel. To będzie właśnie Orban, nad którym ona trzymała parasol bardzo długo i w EPP i w ogóle, również z tych względów, które gospodarczych, które wymienił Tomek. A drugą taką osobą będzie Erdoğan, bo stosunki ostatnio Niemcy-Turcja to są stosunki wyłącznie Erdoğan, były wyłącznie Erdoğan-Merkel, i to będzie osoba, która pewnie też będzie rozpaczać. Natomiast taki bilans, ja próbuję patrzeć do przodu. Powtórzę, Niemcy będą pewnie zwykli ją dobrze wspominać, eksperci gorzej. My powinniśmy patrzeć na nowy rząd, nowe otwarcie. To jest zawsze szansa jakaś ułożenia sobie stosunków na nowo i z jakąś nową kartą zupełnie. Myślę, że trzeba by było się na tym skupić, a docenić to, że chciała zawsze mieć tę część Europy na pokładzie i jako Ostdeutsche, i jako osoba, która wiedziała, jak bardzo ważna gospodarczo dla Niemiec jest ta część Europy, i za to chapeau, a za resztę nie, ale mamy nowe otwarcie i tym się cieszę. A reszcie będziemy się przeglądać z perspektywy historii i oceniać to dziedzictwo kanclerz Angeli Merkel. Ja bardzo dziękuję Państwu za dzisiejszą naszą rozmowę, za dzisiejsze spotkanie, za otwarcie tego trzeciego forum geopolitycznego tak mocną debatą dotyczącą sytuacji powyborczej, ale także sytuacji związanej z tym, co to kanclerz Merkel dla Europy i dla świata zostanie. Bardzo dziękuję. Zapraszam jutro na kolejną debatę z cyklu, również o godzinie 18. Tym razem będziemy rozmawiać o nowych technologiach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego wieczoru. Do widzenia.